Edward Ochab. Urodził się w 1906 roku w Krakowie, dokąd jego rodzice przenieśli się ze wsi Szówsko nad Sanem w rodzinie wielodzietnej. Ojciec był urzędnikiem w biurze adresowym, matka przed małżeństwem robotnicą rolną. Umarła, podobnie jak dwoje z pięciorga rodzeństwa Ochaba, na gruźlicę, kiedy miał on lat 12. Przed wojną ukończył Akademię Handlową w Krakowie, odpowiednik naszego Liceum Ekonomicznego. Studium spółdzielcze Wydziału Rolnego przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz jako ekstern studiował w Wyższym Studium Handlowym. Do Partii Komunistycznej wstąpił w 1929 roku. Za swą działalność był pięciokrotnie więziony. Łącznie przesiedział 78 miesięcy. W chwili wybuchu II wojny światowej znajdował się w więzieniu w Rawiczu. Razem z Marcelim Nowotką, Marianem Buczkiem, Pawłem Finderem i Alfredem Lampe. Wojnę spędził w Związku Radzieckim. Po rozpoczęciu radziecko-niemieckiej w 1941 roku zgłosił się jako ochotnik do Armii Czerwonej. Do służby czynnej jednak go nie przyjęto, kierując do strojbatu formacji pomocniczej, między innymi kopiącej rowy obronne. Przebywał w Kijowie i Saratowie, żona z dziećmi w tym czasie w Uzbekistanie w kołchozie. Od chwili powstania pierwszej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki służył w wojsku, ostatnio w randze podpułkownika. Od lata 1944 roku zajmował wiele stanowisk kierowniczych. Był kolejno od lipca do sierpnia 1944 pełnomocnikiem Rady Wojennej I Armii Wojska Polskiego. W 1945 ministrem administracji publicznej w PKWN-ie. W 1945-46 członkiem sekretariatu KCPPR razem z Władysławem Bieńkowskim i Zenonem Kliszko. Od 1946 do maja 1948 pierwszym sekretarzem PPR w Katowicach po Aleksandrze Zawadzkim. Od czerwca do listopada 1948 przewodniczącym Centralnego Związku Spółdzielczości. Po nim nastał Oskar Lange. W 1949 przewodniczącym CRZZ, po nim mianowano Aleksandra Zawadzkiego, a w rok później Wiktora Kłosiewicza. 1949-50 pierwszym ministrem obrony narodowej i szefem zarządu głównego Wojska Polskiego w miejsce zdjętego, a następnie aresztowanego Mariana Spychalskiego. Wtedy nadano mu stopień generała. 1950-56 sekretarzem KCPZPR. Od marca do października 1956 pierwszym sekretarzem PZPR. 1957-59 ministrem rolnictwa. 1959-64 sekretarzem KCPZPR. 1961-64 zastępcą przewodniczącego Rady Państwa oraz 1964-68 przewodniczącym Rady Państwa i 1965-68 przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Oprócz tych stanowisk Edward Ochab był od 1944 roku członkiem KC partii oraz posłem na Sejm do 1969. Ze wszystkich stanowisk ustąpił w 1968 roku, protestując w ten sposób przeciw kampanii antysemickiej rozpętanej przez Władysława Gomułkę i Mieczysława Moczara. W wieku 62 lat przeszedł na emeryturę. Cztery córki ukończyły wyższe studia. Najstarsza jest chemikiem, informatykiem oraz jako jedyna z rodzeństwa członkiem partii. Młodsze inżynierem, elektrykiem, romanistką i prawnikiem. Żona jest komunistką, członkiem partii, ale nie zajmowała w PRL-u żadnych stanowisk. Rozmowa z Edwardem Ochabem. Co pani nazywa okresem stalinowskim? Lata 1948-1955. Uważam taki podział za bezpodstawny, a nawet nielogiczny. Odrzucam podział na dwa etapy stalinowski i poprzedni, bo z tego by wynikało, że przedtem, kiedy tworzyły się zalążki władzy ludowej, wpływ metod czy aparatu stalinowskiego albo osobiście Stalina był mniejszy. A nie był? Był większy. Większy? Oczywiście, że większy. A któż na przykład wywoził z Polski tysiące ludzi? Jak to tysiące? Wiem tylko o 16, o Kulickim, Pajdaku, Pużaku i tak dalej. To jeszcze pół biedy, ale wywożono z tego, co wiem, tysiące ludzi podejrzanych.
często pochopnie o powiązania z londyńskim podziemiem, niefrasobliwie organizujących dywersje na liniach komunikacyjnych milionowych armii radzieckich. Nie mogliście zaprotestować? Protestować trzeba było przede wszystkim przeciw awanturnikom z Londynu, którzy pchali naszą młodzież do walki z polską władzą ludową i Armią Czerwoną, wyzwalającą ziemię Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Jugosławii. Toczyła się walka na śmierć i życie o rozgromienie faszyzmu, o nowe oblicze Europy. W tej walce zginęły miliony Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Żydów, Tatarów i synów innych narodów radzieckich. Ale przeciw wywózkom nie mogliście protestować? Jak? Wypowiedzieć wojnę? Zresztą wojna już była. Oni mieli tu swoje linie komunikacyjne. Milionowe armie, toczyła się walka. Czym ma być ta Europa? Nie wiedząc, czy Zachód nie spróbuje uderzyć na Związek Radziecki. Musieli więc mieć tu wszystko jako tako zabezpieczone. To rozumiem, tylko co wy... Co wy na to? Byłem członkiem KCPPR od sierpnia 1944 roku. Kilkunastu towarzyszy, 17 lub 18, należało do KC w okresie przed pierwszym zjazdem partii. Z ówczesnego składu KC żyje jeszcze 5 towarzyszy. Decyzje zaś musieliśmy podejmować w jeszcze węższym gronie 5-6 osób. Decyzje były trudne, bo wiele spraw nie było wytworzonych przy naszym udziale. Pracowałem, podobnie jak wszyscy członkowie KC i PKWN, nad rozwiązywaniem najpilniejszych problemów politycznych, ekonomicznych i społecznych, narzuconych nam przez ówczesną sytuację krajową i międzynarodową. Przede wszystkim musieliśmy zajmować się sprawą rozbudowy naszych ludowych sił zbrojnych, aby zwiększyć polski wkład w zwycięstwo nad III Rzeszą i umocnić nasze moralne prawo do powrotu nad Odrę i na zachodnie Pomorze. Nie rozwiązalibyśmy tego zagadnienia bez wszechstronnej pomocy Związku Radzieckiego. Po wtóre musieliśmy wytężać siły, aby zapewnić zaopatrzenie wojska i ludności miast, choćby w skromne racje żywnościowe, a nie dopuścić do bezplanowego, często bezprawnego ściągania kontyngentów z gospodarki chłopskiej. Po trzecie, trzeba było budować od podstaw nową, ludową administrację państwową, śmiało wysuwając na kierownicze stanowiska przodujących robotników i chłopów oraz oficerów z aparatu politycznego pierwszej armii. Po czwarte, zapoczątkowaliśmy radykalną reformę rolną i przejmowanie fabryk pod kontrolę robotników. Po piąte, nie szczędziliśmy wysiłków, aby rozszerzyć bazę polityczną PKWN, przyciągając na warunkach partnerstwa wczorajszych WRN-owców, ludowców, demokratów i bezpartyjnych. Mimo nie najlepszych doświadczeń z terenu Wołynia, Wileńszczyzny i Galicji Wschodniej, gdzie zresztą nie mieliśmy wpływu na działalność radzieckich organów bezpieczeństwa, uporczywie pracowaliśmy nad pozyskiwaniem najbardziej dalekowzrocznej kadry AK dla idei nowej ludowej Polski w oparciu o sojusz ze Związkiem Radzieckim, powracającej na stare ziemie piastowskie, co stwarzało nowe, ogromne perspektywy rozwoju polskiego państwa. Rząd londyński pchał AK w sytuację niemal bez wyjścia. Często tragicznym był los tych tysięcy AK-owców, którzy przez lata mężnie walczyli przeciw okupantowi hitlerowskiemu, a na progu pełnego zwycięstwa Polski i koalicji antyhitlerowskiej dali się zepchnąć na pozycje antyludowe i antyradzieckie. Wiele dokumentów świadczy o stosunku PKWN do AK. Wspomnę choćby o odezwie Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego skierowanej do żołnierzy i oficerów AK, wydanej, o ile pamiętam, w końcu sierpnia 1944. Wytycznymi tej odezwy gwarantującej żołnierzom i oficerom AK honorowanie ich stopni i odznaczeń wojskowych kierowaliśmy się w pracy dowództwa i aparatu politycznego pierwszej armii, w każdym razie w okresie walk o Pragę i przyczółki warszawskie. Po znanej wypowiedzi Stalina, który w dniu 16 sierpnia 1944 surowo potępił wywołanie awantury powstańczej w Warszawie, trzeba było niemałych wysiłków ze strony PKWN, aby uzyskać zgodę Naczelnego Dowództwa Czerwonej Armii i dowódcy pierwszego frontu białoruskiego marszałka Rokossowskiego na podjęcie operacji ofensywnej naszej pierwszej armii oraz armii radzieckich w rejonie Warszawy i o Warszawy. Wiadomy jest rezultat tych krwawych walk.
Ofiara krwi wielu tysięcy żołnierzy polskich i radzieckich nie uratowała wówczas Warszawy. Tak jak 100 tysięcy poległych żołnierzy radzieckich i czechosłowackich nie mogło w tym samym czasie uratować powstania słowackiego. Powstanie warszawskie i słowackie związały jednak poważne siły niemieckie, co ułatwiło Czerwonej Armii rozgromienie potężnej grupy armii Południowa Ukraina i wyzwolenie Rumunii w sierpniu, a Bułgarii we wrześniu 1944 roku. Armie radzieckie weszły również na tereny Węgier i mogły zacząć oczyszczać przedpole dla zbliżającego się natarcia w kierunku Wiednia. Nie trzeba się rozwodzić nad ogromnym znaczeniem tych faktów dla dalszych losów wojny i wyzwolenia wszystkich ziem polskich. W tych dramatycznych miesiącach PKWN dobrze zasłużył się Polsce, choć oczywiście nie uniknęliśmy różnych błędów na naszej trudnej drodze. Nie zawsze też mogliśmy skutecznie przeciwstawiać się błędom popełnianym przez naszych wielkich sojuszników. Awanturnicy londyńscy pchali swych licznych zwolenników do akcji antyradzieckich, ale chyba zbyt pochopnie, a radzieckie organa bezpieczeństwa narzuciły nam tak zwanych doradców, nawet w powiatowych urzędach bezpieczeństwa. Nie za wszystko mogli odpowiadać ludzie z PKWN, a już na pewno nie odpowiadamy za aresztowania dokonywane przez radziecką służbę bezpieczeństwa i za wywożenie Polaków. Za co jeszcze nie odpowiadacie? Za rujnowanie setek zakładów, które w ramach tak zwanego demontażu przeprowadzały trefiejne je komandy. Dobre urządzenia fabryczne cięto, zamieniano na złom i wywożono. Była taka fabryka w Oświęcimiu, Buna, zbudowana przez Niemców w czasie okupacji. Zniszczono ją. Gdyby jeszcze z tego demontażu Związek Radziecki miał rzeczywiście korzyści, to pół biedy. Ale nie miał. Myślę, że nie miał w 90%. Demontażem doprowadzano do ogromnych strat. Nasza władza nie potrafiła temu przeciwdziałać. A choć próbowała? Zastanawiałem się, co można było zrobić, ale zaiste mogliśmy niewiele. Narzucone zostały nam demontaże, tak jak narzucono nam nierównoprawne zobowiązania węglowe. Jak konkretnie? Sprawa nie była omawiana przez Komitet Centralny, ale informowali mnie niektórzy członkowie Biura Politycznego, iż Związek Radziecki przejmuje ogromny majątek poniemiecki i dla odbudowy Związku Radzieckiego potrzebny jest ekwiwalent za ogromne nakłady poniesione przez narody radzieckie w związku z wyzwalaniem ziem polskich. Oni nam oddają kopalnie, nic w nich nie demontują i powinniśmy im za to dać ekwiwalent. Mimo wszystko uważam jednak ten okres 1944-55 za okres najważniejszego, historycznie doniosłego etapu rozwoju rewolucyjnego o przełomowym znaczeniu. Nikt go z naszych dziejów nie wymarzy. Jestem przekonany, że pozostanie w wiekach jako fundament nowej epoki, ludowej epoki, w marszu do społeczeństwa bezklasowego. Tamte choroby, tamta wysypka są może bolesne dla poszczególnych ludzi, czy nawet w poczuciu narodu, ale nie one będą decydować o naszej przyszłości. Zresztą, co pani myśli, że zależność dzisiaj jest mniejsza? Dziecko, w gruncie rzeczy jesteśmy państwem garnizonowym, państwem, któremu narzuca się bardzo wiele, ale trzeba sobie od razu postawić pytanie. Czym byłaby Polska, gdybyśmy nie byli razem ze Związkiem Radzieckim? Czyje rakiety są skierowane na nas? Kto się wypowie za naszymi ziemiami zachodnimi, jeżeli dojdzie do starcia? Mamy w Polsce garnizony radzieckie. Moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. Nic by Związek Radziecki ani obóz socjalistyczny nie stracił, gdyby z nich zrezygnowano. Bo chyba niezależnie od intencji czy racji wojskowych, więcej one przynoszą szkody, jeżeli chodzi o poczucie narodu, niż pożytku. Wystarczyłyby tylko w NRD. Ale ja przecież posady tym naszym przyjaciołom nie wypowiem. A próbował pan? My musimy iść z takim Związkiem Radzieckim, jaki on jest. Nie ma innej perspektywy dla narodu polskiego. Widzieliśmy tam nie tylko błędy. W podstawowych sprawach zgadzaliśmy się i zgadzamy, bo ze Związkiem Radzieckim mamy wspólną bazę ideologiczną, wspólny cel i ten cel osiągniemy, choć droga daleka. Czy jednak musicie takim kosztem? Jakim? W powojennej Polsce zginęło tylu ludzi, proszę pana. Tylu ludzi.
Nie wiem, skąd pani wzięła takie osobliwe twierdzenie. Polska ludowa służy przede wszystkim robotnikom i chłopom. Mimo wszystkich swoich deformacji, których młoda władza ludowa nie potrafiła uniknąć. W Polsce ludowej dochodziło do wielkich starć klasowych, to prawda, ale przede wszystkim z reakcyjnym podziemiem, które zamordowało około 30 tysięcy ludzi, w tym także około 15 tysięcy członków PPR. Znane są nazwiska i groby pomordowanych. Na tym gruncie musiał wyrastać w aparacie bezpieczeństwa klimat nienawiści do tych, co do obrońców władzy ludowej strzelają i zabijają. Ilu milicjantów zabili? Ilu żołnierzy Wojska Ludowego? Ilu pracowników aparatu partyjnego? Myśmy, można powiedzieć, przynajmniej ja tak myślę, z wyjątkową łagodnością i wyrozumiałością obeszliśmy się z reakcją prolondyńską, bo myśmy wiedzieli, że obok tych, którzy przekazywali zalecenia Londynu, zalecenia reakcyjnych ugrupowań, byli ludzie, którzy kierowali się innymi, niereakcyjnymi motywami. Nawarstwiły się różne resentymenty, beriowskie gwałty i wywózki Polaków wraz ze wspomnieniami poprzednich etapów dziejów polsko-rosyjskich. Ale poza jakimiś ogólnymi rozważaniami, w warunkach niezmiernie ostrej walki klasowej, podstawowym był problem władzy. Władzy, której nie można było oddać. Dlaczego nie można? Komu oddać? NSZ-owskiej, faszystowskiej soldatesce? Albo może mieliśmy się biernie przyglądać wyczynom przywódców zbrojnego reakcyjnego podziemia? Czy mieliśmy tylko kazaniami i wodą święconą zwalczać organizatorów masowych mordów, opryszków z NSZ i pogrobowców reżimu Berezy? Albo może mieliśmy radzić towarzyszom radzieckim: zaufajcie demokratycznym frazesom ludzi, ancien régime, tym, którzy głoszą piękne słowa o demokracji, o równości, o wolności, o Polsce sprawiedliwej, wraz z obszarnikami i wielkimi kapitalistami w świątek i piątek. Przecież my tych reakcjonistów znaliśmy. Znaliśmy ich przeszłość. Wiedzieliśmy, jakie było to dwudziestolecie. Czym były więzienia, pacyfikacja, Bereza, klęska wrześniowa? Zamiast więc Berezy, w której się siedziało, zafundowaliście więzienie mokotowskie, w którym umierało się. No, znowu te niefrasobliwe porównania, które świadczą, że nie zna pani wielu spraw, a pochopnie wydaje sądy. Katownia w Berezie, zorganizowana na polecenie Piłsudskiego, stała się dla szerokiej opinii demokratycznej symbolem terrorystycznego reżimu sanacyjnego, który znęcał się nad tysiącami bezbronnych bardziej sadystycznie niż w obozach Mussoliniego i Salazara. Tylko Himmler zakasował wyczyny Kostka Biernackiego. Powinna pani wiedzieć, że wielu więźniów zamordowano w Berezie. Wspomnę choćby nazwiska Niedzielskiego, Germańskiego, Mozyrki. W sposób szczególnie bestialski znęcano się nad więźniami bez metryki katolickiej. Na przykład nad towarzyszami Daniszewskim, Prawinem, Borkowiczem, Zachariaszem, Kolskim, Pasternakiem, Hawrylukiem. Nie wiem, co pani ma na myśli, mówiąc o mordach na Mokotowie. Prawdopodobnie chodzi o wykonywanie wyroków śmierci, co miało miejsce nie tylko na Mokotowie. Sądy wojskowe PRL w latach walki ze zbrojnym podziemiem reakcyjnym, a więc głównie w latach 45-48, wydały wiele wyroków śmierci, z których prawdopodobnie kilkaset było wykonanych. Liczba komunistów i demokratów zamordowanych przez reakcyjne podziemie była kilkadziesiąt razy większa. Trudny był to okres w życiu naszego narodu, ale jeżeli oceniać go całościowo, to był to okres największego przełomu w dziejach naszego kraju. Nastąpił ogromny wzrost gospodarki narodowej i siły naszego wojska, co nie było bez znaczenia dla całego obozu socjalistycznego. Amerykanie mieli wówczas monopol na broń jądrową. Z podziwem patrzę na Związek Radziecki, jako na kraj, gdzie zostały podjęte ważne decyzje ograniczające wzrost spożycia, by uzyskać środki na przełamanie monopolu Amerykanów na broń jądrową. A nasz węgiel, wróćmy do naszego węgla. W 1947 roku był na nas wywierany nacisk, żebyśmy dali jeszcze dodatkowe miliony ton węgla w ramach tak zwanego planu trzyletniego. A nam tego węgla też przecież brakowało na własne potrzeby.
Górnik pracował w świątek i piątek. Byłem sekretarzem PPR-u w Katowicach, kiedy przyjechała na Górny Śląsk cała komisja z wicepremierem na czele. Gomułką, dodajmy, sekretarzem generalnym PPR-u. By przedłużyć czas pracy w górnictwie. Postanowiono na biurze politycznym, nie byłem jego członkiem, nie porozumieli się z nikim w komitecie wojewódzkim i przyjechali z gotową decyzją do Katowic. Chcieli liczyć czas pracy, co praktycznie dawało godzinę więcej jak dotychczas. Górnik więc zamiast 7,5 godziny miał pracować 8,5 godzin plus rolki. Znaczy wydłużyć mu się miało czas pracy o pół szychty w każdym tygodniu. Nawet więcej. Wybuchła awantura, wystąpiłem przeciw projektowi rządowemu. Uważałem, że z proponowanych zmian nie będzie węgla. Nastąpi tylko dalszy rozkład górnictwa, ucieczka od zawodu, ucieczka tej wolnej siły roboczej, której już nam brak. Albo doczekamy się strajku, z którego nie będzie więcej węgla, a szkody ogromne. Zdawałem sobie sprawę, że mnie odwołają i oczywiście odwołali. Odesłali do spółdzielczości. Jednak wprowadzenie podwyższonego czasu pracy opóźniło się o kilka miesięcy. Też dobrze. Biuro polityczne pańskich argumentów nie rozumiało? Rozumiało, ale oni widocznie uważali, że nie mogą się przeciwstawić. A ja uważałem, że można w tym wypadku. I trzeba. Proszę pana, w czerwcu 1948 roku odbyło się plenum KC. Bardzo ważne plenum. W jego wyniku rozpoczęto walkę z odchyleniami prawicowo-nacjonalistycznymi Gomułki. Pamięta je pan? Oczywiście. Ale lepiej, żeby pani sięgnęła do dokumentów. To plenum nigdzie nie było publikowane. Późniejszy referat Bieruta czy wystąpienie Zawadzkiego było. Uważam, że ich argumenty, także Mińca, dotyczące sytuacji wewnętrznej, ideologicznego ujęcia problemów dnia codziennego i marszu w jutro ku zjednoczeniu są słuszne. Ja je wówczas popierałem i dziś uważam za kierunkowo słuszne. Ale co powiedział Gomułka? W gruncie rzeczy Gomułka zaatakował leninowskie tradycje KPP. Kazał nam się uczyć patriotyzmu od PPS. Przyznawał wprawdzie, że KPP-owcy to byli oddani rewolucjoniści, ale nie rozumieli spraw narodowych, bo sprawa niepodległości jest sprawą nadrzędną, której powinny być podporządkowane wszystkie inne. Był więc w gruncie rzeczy za faktycznym podtrzymaniem tez PPS frakcji rewolucyjnej, którą dawno już potępiono. I zachwalał też w gruncie rzeczy, choć połowicznie, ogólne koncepcje piłsudczyzny. Tak powiedział? Nie, no, czego się pani spodziewa? Powiedziałem w gruncie rzeczy. Jego tezy były niesłuszne, antyleninowskie, antymarksowskie, które obróciłyby się przeciwko partii. Dlatego odpór, jaki mu dali Bierut, Zawadzki, Mińc, inni towarzysze, był słuszny. Pani patrzy zdziwionym wzrokiem. Tak, tezy partyjne muszą być dostosowane nie tylko do sytuacji w Krakowie czy w Warszawie, ale do sytuacji całego międzynarodowego ruchu rewolucyjnego. Bo jeśli uznamy, że sprawa narodowa jest nadrzędna dla Polaków i wszystkie inne mają być jej podporządkowane, to musimy uznać, że sprawa narodowa musi być nadrzędna także dla Niemców. No, a wtedy powstaje pytanie, czy narodowymi względami można wyjaśnić takie międzynarodowe decyzje jak powrót ziem odzyskanych do Polski? Choć wiadomo było, że na tych ziemiach większość stanowili Niemcy. I to ogromną większość. Nie. Tylko stojąc na gruncie nadrzędnej roli, nadrzędnej wagi, jaką mają sprawy międzynarodowe, sprawy rewolucji proletariackiej, można usprawiedliwiać takie decyzje, które przekraczają ramy prawa samookreślenia narodu. Nie tylko zresztą w sprawie Niemiec. A po co, proszę pana? Po co usprawiedliwiać? Trzeba. Jeżeli uznamy, że sprawa niepodległości jest najważniejszą, to chyba wypowiemy się także za niepodległością państwa Basków i będziemy popierać ich powstanie. A dlaczego nie? Nacjonaliści próbują usprawiedliwiać z pozycji tak zwanego egoizmu narodowego. Komuniści czują się braćmi ludzi pracy, bez względu na narodowość. A usprawiedliwienia dla swych działań szukają w nadrzędnych interesach międzynarodowego ruchu komunistycznego i narodowo-wyzwoleńczego. My, komuniści, uznajemy prawo do samookreślenia, aż do oderwania się. Ale to nie znaczy, że w każdej sytuacji opowiadamy się za oderwaniem czy za przesiedleniami. To opowiadacie się tylko za przesiedleniami, które służą komunistom i komunizmowi, tak?
Komunizm to ideologia i polityka międzynarodowej klasy robotniczej, która nie może sama się wyzwolić, nie wyzwalając równocześnie wszystkich ludzi pracy od wyzysku i ucisku człowieka przez człowieka. W tym sensie to, co służy komunizmowi, leninowskiemu komunizmowi, służy całej postępowej ludzkości. Toruje drogę społeczeństwu bezklasowemu. My uznajemy prawo rewolucji do obrony pozycji rewolucji, nadrzędnych spraw rewolucji i popieramy nie każde wysiedlanie. Wysiedlenie jest z gruntu kontrrewolucyjne. Takim było wysiedlanie Polaków przez Niemców. A przez Rosjan? Nie sądzę, aby wywózki Polaków przez NKWD w latach 39-41 odpowiadały zasadom leninowskim czy interesom komunizmu. Byłem przeciwko temu, kiedy groziła mi za to śmierć. Mówi pan o wywózkach na Syberię? Tak. A ja o wysiedleniach w 1945 i 1946 roku. To nie były wysiedlenia, ale powrót i wymiana ludności. Powrót? Jaki powrót? Moja babcia, prababcia, praprababcia mieszkały zawsze w Wołkowysku. Skąd więc moi rodzice mieli wracać, proszę pana? Mogli zostać. Gdzie? No, w Wołkowysku. Ale oni nie chcieli, bym była Rosjanką. O właśnie, to jest podstawowa różnica. Chce lub nie chce, ale nie musi. W podobnej sytuacji było jeszcze ze 2 miliony ludzi. Oni nie musieli wracać. Nawiasem mówiąc, Wołkowysk nie leży w Rosji, tylko na Białorusi. Proszę pana, nie neguję postanowień międzynarodowych, ani nie chcę opowiadać się za naszym prawem do tych ziem. Powiem panu więcej. Doszło do tego, że mnie jest wszystko jedno, w jakich granicach jest ta Polska, aby tylko była. Będę jednak upierać się przy zasadzie, by tak samo nazywać takie same fakty. Moi rodzice być może mieliby możliwość pełniejszego udziału w rewolucji proletariatu i lepiej by im się ten komunizm budowało, gdyby zostali. Ale nie zostali, bo nie mogli. A nie mogli, dlatego że chcieli mieszkać w Polsce. Jakiejkolwiek. Ale Polsce. I ten wyjazd ich nie był dobrowolny. Zastosowano wobec nich przymus. Inny niż w stosunku do Niemców, bo przymus psychiczny. Ale jednak przymus. Niezupełnie tak. Oni mieszkali poprzednio na ziemi białoruskiej, tylko polscy nacjonaliści uważali, że jeżeli naszą ziemię ktoś zajmuje i trzyma pod butem, to źle. A kiedy my, Polacy, trzymamy ziemię cudzą pod butem, pacyfikujemy ziemie białoruskie czy ukraińskie, to dobrze. Nie jestem nacjonalistą i nigdy nim nie będę. Całe szczęście, że myśmy z tą hańbą skończyli. Jestem za wolnością swojego narodu, ale także za wolnością Ukrainy i Białorusi. Ja też. Mnie chodzi tylko o nazewnictwo. Jestem za prawem polskiego narodu. Będę bronić praw polskiego narodu. Ale jako komunista będę też szanował prawa każdego innego, jeżeli chodzi o nieszczęsną Białoruś czy Ukrainę Zachodnią. W okresie międzywojennym nie propagowałem idei oderwania tych ziem. Jako komunista byłem za najszerszą autonomią, za pełnią demokratycznych praw dla Ukraińców, Białorusinów i Litwinów. Niech sami decydują, jak chcą. Niech większość ludzi tych ziem decyduje, jak chce urządzić swe sprawy krajowe. Ale polski, faszystowski rząd miał dla nich pałkę, więzienie, berezę, pacyfikację. To były rządy naszej hańby narodowej. Rozumiem. Wróćmy więc do Gomułki. Nie uważa pan teraz, że on miał rację? W czym rację? O, w stosunku do PPS chociażby i sprawy niepodległości Polski. Dla mnie nie miał. Zawsze opierałem się na zasadach leninowskich. I trudno mi dyskutować, jeżeli rozmówca prawdopodobnie niewiele wie o naukach Lenina. Jako studentka zapewne zdawała pani urzędowe egzaminy, te trochę papki, która nie wyjaśnia, ani serca nie zdobywa, ani nawet nie zagrzewa do studiowania. Dla mnie Lenin to geniusz. Sięgam do jego dzieł, zwłaszcza w chwilach trudnych. A któreż to lata są łatwe. Od razu budzą we mnie ci, którzy siadają pod portretem Lenina, a faktycznie próbują rewidować podstawy nauki Lenina lub je przemilczają, nie szczędząc za to deklaracji patriotycznych, popierających jego poglądy. Czy ktoś poparł wtedy Gomułkę? W jakim stopniu Bieńkowski, chyba nawet próbował go bronić.
Głowa pełna sprzeczności, w gruncie rzeczy zawsze daleki był od marksizmu. Obecnie wyraźnie go zwalcza. Szkoda go, bo niegdyś mężnie walczył w szeregach podziemnej PPR. Połowicznie poparł Gomułkę Kliszko, no a potem właściwie Gomułka został sam. A pan? Co pan powiedział? Broniłem KPP, która przyjęła leninowskie stanowisko, że walczymy o wszystkie prawa demokratyczne, a zwłaszcza o prawo narodu do samookreślenia, ale uznajemy za Marksem i Leninem, że wszelkie prawa demokratyczne nigdy nie mogą stanąć ponad prawem proletariatu do swojej klasowej władzy. Gomułka zachwalał nam dość bezkrytycznie postawę PPS-u i czyny legionowe, ale nie zastanawiał się, czym ten czyn legionowy się skończył. A przecież fakty są znane. Zryw patriotycznej młodzieży legionowej skończył się Szczypiornem, Beniaminowem i internowaniem większości legionistów. Wiemy też, jakim oddźwiękiem cieszyły się apele Piłsudskiego w masach. Podałem konkretne liczby. Do legionów w Królestwie Kongresowym po zajęciu go przez wojska austriackie i niemieckie zgłosiło się 3000 ochotników, a nieco później do formacji rewolucyjnych radzieckich w obronie rewolucji październikowej stanęło około 100 000 polskich robotników i chłopów przebywających na terenach Rosji i Ukrainy. Powstaje pytanie. Kto więc wyrażał nastroje i tęsknoty polskich mas? Dlaczego Polacy nie chcieli iść do legionów? Widocznie nie w nich widzieli interes Polski i nie mieli zaufania do kajzerów, chociaż oni tyle gadali, że odbudują niepodległość Polski. Oportunistyczne spełzanie z pozycji leninowskich na pozycje kryptonacjonalistyczne nadal stanowi poważny problem w naszym kraju, zalewanym przez krzykliwą propagandę pseudopatriotyczną, antykomunistyczną, klerykalną i antyradziecką. Gomułka potępił także kolektywizację rolnictwa. Może nie potępił, ale postawił zarzut pod adresem Spychalskiego, że nie miał prawa na posiedzeniu Kominformu, poświęconemu m.in. kolektywizacji, godzić się na taką zasadę także w Polsce. Również nie miał racji. Tylko w sprawie jugosłowiańskiej zachował dalekowzroczność. Dlaczego ta dyskusja plenarna, która odbyła się w bardzo wąskim przecież gronie, gdyż plenum Komitetu Centralnego nie liczyło wtedy jak teraz ponad 100 osób, nie została przeniesiona do partii? Mało widać pani wie. Dyskusja w partii była bardzo szeroka. No, jeżeli dyskusją nazwać totalne potępienie Gomułki, to była rzeczywiście. Proszę pani, dla nas wtedy najważniejszą rzeczą było, mówiłem o tym z Bierutem Ibermanem, połączenie obu partii na bazie ideologii marksistowskiej oraz pomyślne zakończenie planu trzyletniego i przygotowanie sześcioletniego. Naprawdę do tego było potrzebne wam zniszczenie PPS-u? No nie wiem, czy zniszczenie. A przeprowadzono czystkę. W PPR-ze także. I tak oczyszczone połączono. Dalej uważam połączenie obu partii za wielki dorobek historyczny. Nie raziło pana tempo, w jakim je połączono? Trzeba pamiętać, że w tym czasie trwała wojna domowa w Grecji i zaostrzała się zimna wojna z Zachodem. Toczyła się też wojna domowa w Chinach. Kuomintang, poparty przez Stany Zjednoczone, rzucił przeciw czerwonym milionowe armie, by nie dopuścić do powstania komunistycznego rządu w Chinach. Trzeba było wyrównać front. Imperialiści również nie rezygnowali z planów uderzenia na nas przy ewentualnie korzystnej dla nich sytuacji międzynarodowej. Jak to na nas? Jeżeli patrzeć na to z nadwiślańskiego punktu widzenia, to ta perspektywa może rzeczywiście wyglądać trochę inaczej. Trzeba jednak widzieć całokształt sytuacji międzynarodowej i zastanowić się nad polityką Związku Radzieckiego jako państwa przeciwstawiającego się koncepcjom i kontrszachtom miliarderów i monopolistów. Państwa z ogromnymi deformacjami, ale jednak reprezentującego inną drogę rozwoju ludzkości. W generalnej linii zgodną z interesami całego międzynarodowego proletariatu. Tą drogą pójdzie świat i my w Polsce także, mimo że jeszcze i u nas istnieją siły reakcyjne, obce internacjonalizmowi i ruchowi rewolucyjnemu. To znaczy jakie? Siły, które chcą obalić władzę ludową i przywrócić władzę kapitalistom. Pan je widzi? Bo ja jakoś patrzę i nic. A pani myśli, że przyjdą same do pani i powiedzą: chcemy kapitalistów. Chyba zaczynam rozumieć, dlaczego miejscami tracę wątek i nie mogę nadążyć za tokiem pana myśli. Ja osobiście bym chciała, by komuniści polscy zajmowali się nie sprawami świata, ale sprawami własnego narodu. Nie byliby wtedy komunistami.
My jesteśmy ludźmi pracy, którzy powinni się łączyć na całym świecie. Dbamy o własny kraj, ale mamy wyciągniętą rękę i do innych robotników, bez względu na narodowość. Rewolucja musi zwyciężyć w skali świata. Właśnie nie rozumiem tego musi. Nie mam najmniejszej wątpliwości, córuś. Ale że jest pani jeszcze młodym człowiekiem, nie tracę nadziei, że pewne sprawy pani jeszcze przemyśli i zrozumie. Tak, tylko ze mną jest gorzej niż pan przypuszcza. Bo pan mówi o klasach, a ja nawet tych klas nie widzę. Ale będę się starać. Wracając do sytuacji międzynarodowej z 1950 roku. Trudna. Była zimna wojna, konflikt w Indochinach, zaostrzała się sytuacja w Korei. Przedstawiciele KDL-ów, m.in. Rakoczy, Slanski, Rokosowski i ja, pojechaliśmy do Moskwy rozmawiać o problemach umacniania obronności krajów socjalistycznych. Stalin, a zwłaszcza jego doradcy wojskowi, marszałkowie Wasilewski i Sokołowski, uważali, że w tej trudnej sytuacji międzynarodowej wkład państw demokracji ludowej, a zwłaszcza Polski, powinien być większy w imię wspólnych interesów obronnych. Znaczy, chcieli z nas wydusić więcej. To się tak brzydko nazywało. Mówiło się, że nas stać, że jesteśmy silni. Z ciężkim sercem przyjmowaliśmy te sugestie i wynikające z nich perspektywy. A nie można było podjąć dyskusji? W pewnym sensie dyskutowałem w ramach instrukcji biura politycznego. Mówiłem, na co nas stać, a co nam się wydaje wątpliwe. Poza tym sugerowałem, że wiele szczegółów będzie mógł wyjaśnić w rozmowach sztabowych marszałek Rokosowski, który zna naszą sytuację społeczną i gospodarczą. Stalin oczywiście nie wdawał się w szczegóły. Mówił o sytuacji międzynarodowej, a było jasne, że on mógł ją pełniej oceniać niż my. A nie mogliście wejść w koalicję, na przykład z Czechosłowacją albo Węgrami, żeby wystąpić przeciwko? Dlaczego przeciwko? Żeby dać mniej. No tak, córuś, no tak. Pan się śmieje. Oj, córuś, umówić się to znaczy przygotować sobie proces. Przecież nie mieliby żadnych skrupułów. Żadnych? Żadnych. Gdybyśmy zawarli jakieś porozumienie za ich plecami. Żadnych. Mogliśmy jedynie wysuwać jakieś argumenty, że nasza sytuacja gospodarcza jest trudna, że pogorszenie stopy życiowej ludności może grozić wybuchem strajków. Na naradach sztabowych uzgodniono propozycje ramowe, które następnie rozpatrzyły rządy krajów socjalistycznych. Nasz rząd poważnie zwiększył wysiłek obronny, co wpłynęło na powstanie dysproporcji i deformacji w polskim planie sześcioletnim. Oczywiście zaważyło to na zmniejszeniu możliwości wzrostu stopy życiowej w Polsce i wynikających stąd ciężkich komplikacji. W innych krajach socjalistycznych sprawy potoczyły się podobnie. Rosły trudności i niezadowolenie mas. W niektórych krajach zaczęto szukać kozłów ofiarnych. Przypomnę haniebne procesy Rajka czy Slanskiego. Slanskiemu zarzucano, że zorganizował centrum syjonistycznej prowokacji w Pradze. Rajkowi i Kostowowi, że byli agentami imperialistycznymi, a wszystko szło w ramach wielkiej międzynarodowej prowokacji przeciwko Jugosławii. Dodajmy, tej Jugosławii, która odważyła się mieć własną drogę do socjalizmu. Nie byłem na tych procesach, ale miałem dokładne z nich sprawozdania. Haniebne wymuszanie zeznań od ludzi złamanych, którzy zeznawali w świetle reflektorów, że uczestniczyli w spisku Tito. I niemal każdy mówił, że spiskował z Gomułką. O tak, tak Gomułka został agentem. Wierzył pan w to? Wręcz przeciwnie. Miałem duże wątpliwości, czy spisek naprawdę istniał. Do tego starałem się w miarę swoich możliwości wpływać na ludzi, którzy faktycznie musieli podejmować decyzje w obliczu nadsłanych nam wyroków z całej serii procesów. Głównie na Olka Zawadzkiego i Bieruta, z którym miałem dobre stosunki i którego uważałem za uczciwego człowieka, spółdzielcę. Sugerowałem, że musimy dokładnie zbadać zarzuty przekazywane nam z sojuszniczych krajów przeciwko Gomułce. Nie spieszyć się. Ale też nie zaprzeczał pan. No, nie mogłem powiedzieć niewinien, bo mnie zapytali, jakie mam dowody na nie. A na tak? Jasne było dla mnie, że pchają nas w prowokację, na zbrodniczą drogę. Kiedyś powiedziano mi, konkretnie Bierut mi powiedział, że postanowiono Gomułkę chronić przed możliwą prowokacją. Podobno wywiad radziecki, a może i polski, miał sygnały, że chcą Gomułkę zabrać z kraju, zorganizować mu ucieczkę czy porwanie i nie możemy go na to narażać. Musimy mu zapewnić ochronę. To co? Zapytałem Bieruta. Izolacja? No tak, odpowiedział. Tak można to nazwać.
Zapytałem jeszcze, wyście rozmawiali ze Stalinem? Oczywiście, oczywiście, odpowiedział. Dla mnie wtedy było już jasne, że my nic w sprawie Gomułki załatwić nie możemy. Bo z jednej strony ten międzynarodowy spisek przeciwko Związkowi Radzieckiemu i zeznania oskarżonych, a z drugiej strony zgoda, właściwie faktycznie polecenie Stalina na uwięzienie Gomułki. Więc tylko powiedziałem Bierutowi, mam nadzieję, że nie będzie się z nim nic takiego działo, co by obrażało zasady. No, choć miałem wątpliwości, bo wiedziałem już od naszych towarzyszy coś niecoś na temat stosowanych metod. Od Mazura przede wszystkim. Nie dawali mu spać przez długie dni czy tygodnie. Tacy ludzie tracili zdolność myślenia i często nie wiedzieli, co mówią. A wtedy ich nagrywano i potem przedstawiano te taśmy jako dowody. Tak, żeś powiedział. Coś niecoś wiem o tej kuchni, choć obawiam się, że była ona jeszcze gorsza. Na szczęście w stosunku do Gomułki takich haniebnych metod nie spróbowano stosować. Nie zmienia to jednak faktu, że był ciężko krzywdzony, niesłusznie podejrzany i izolowany, co rzuca ponury cień na historię naszej partii. Chociaż główne źródło oskarżeń przeciw Gomułce biło nie z polskiej ziemi. Procesu jednak Gomułka nie miał. Czyja to zasługa? W dużym stopniu Jakub Berman się do tego przyczynił, żeby nie iść w tym kierunku. No, czy dlatego, że był następnym w kolejce do stracenia? Nie o to chodzi. Na każdego prowadzono jakąś teczkę, na mnie też. Powiedziałem potem, kiedy chciano mi ją pokazać, zostawcie. Nawet oglądać jej nie chcę. I zostawiłem. Tak samo były w kace akta na Bieruta i Bermana, na każdego. W sprawie Gomułki chyba i Bierut, i Berman mieli przekonanie, że to prowokacje Beri. Nie mogli tego tak wprost powiedzieć Stalinowi, więc lawirowali, odraczali. Sam byłem świadkiem, jakie naciski wywierano na Bieruta i Bermana, by zrobić Gomułce proces. Akurat wszedłem na ich rozmowę z towarzyszami radzieckimi. Ale i na te gorzkie sprawy trzeba spojrzeć szerzej. Trzeba widzieć dalsze konsekwencje wynikające ze stanowiska, jakie zajął ZSRR, Kominform i właśnie wszystkie partie komunistyczne poza Jugosławią. Po pierwsze, myśmy nie mieli możliwości przeciwstawienia się, tak jak nie mieliśmy możliwości przeciwstawienia się w 1939, 1944 i w 1948 roku. Nawet gdyby Związek Radziecki nie miał racji, bo musimy w konkretnej sytuacji historycznej iść z takim Związkiem Radzieckim, jaki on jest, czy był, zresztą podobnie jak dzisiaj. Podstawowe interesy naszego państwa, naszej klasy robotniczej, a w gruncie rzeczy i narodu, wymagają utrzymania tego sojuszu i konieczności wspólnego marszu. Gomułka, jak sądzę, często tego nie doceniał. Inklinacje autokratyczne utrudniały mu ujmowanie problemów narodowych w szerszej perspektywie historycznej. Oczywiście, nie neguję ani wybitnych jego zdolności, ani wybitnych zasług, zwłaszcza w okresie kierowania podziemną PPR. Zaciekle zwalczała go wówczas reakcja londyńska. Nadal też uważam, że to jest mętna głowa ze skrzywieniami nacjonalistycznymi i z zamachami wodzowskimi. Cały bieg wypadków to wykazał, bo kto przyniósł większą szkodę temu krajowi jak nie Gomułka? Paru by się jeszcze znalazło. Za krajcu Ruś trzeba odpowiadać, nie wystarczy. Jak jakaś dzieweczka, jak pani pogestykuluje i powie kilka wzniosłych sentencji. Za kraj trzeba odpowiadać nie tylko dzisiaj, także w perspektywie historii. Proszę pana, a nie próbował pan protestować przeciwko doradcom radzieckim działającym w Polsce? Zdarzało się, że próby takie podejmowałem. Może nie w formie protestu, ale pozycji politycznych. Sprawa jednak nie w pustych protestach i gestykulacjach. Doradcy radzieccy najczęściej mieli głos decydujący w wielu resortach, zwłaszcza w organach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Często nie znali języka polskiego i nic nie wiedzieli o naszej trudnej polskiej historii. Nie zajmowałem się sprawami bezpieczeństwa, choć dochodziły do mnie głosy z województwa łódzkiego, między innymi jak się ten aparat bezpieczeństwa rozbudowuje. W roku 1953 powołano komisję, do której oprócz mnie weszło jeszcze trzech członków KC, w tym dwóch członków biura politycznego, i polecono nam zbadać zarzuty przeciwko pewnej grupie oficerów oskarżonych o działalność spiskową. Generała Komara? Między innymi. Choć nie on był głównym oskarżonym. Rola Rzymierski? Tak, chodziło o Rzymierskiego. I nie wchodząc w szczegóły, muszę stwierdzić, że przy badaniu dokumentów śledztwa
Stało się dla mnie jasne, że aparat przygotowujący zeznania aresztowanych i oceny wyników tego śledztwa stosuje niedozwolone metody. Haniebne metody. A na czyj wniosek została powołana ta komisja? Proszę pani, dokumenty są w KC. Jest pan pewny? Nie, ale coś pewnie jest. A nie można do nich dotrzeć. Historycy kiedyś dotrą. Ale ludzie już chcą wiedzieć. Nie muszą wszystkiego wiedzieć ode mnie. Wszystkiego nie, ale choć trochę. Na wniosku był podpisany Bierut i Rokosowski. Rokosowski dlatego, że sprawa dotyczyła wojska. Bierut, bo była najwyższej wagi. Część oficerów z drugiego oddziału oskarżono o spisek antykomunistyczny i skazano. Montowała go ówczesna informacja wojskowa, której szefem był pułkownik Wozniesieński. A ściśle z nimi współpracowała Naczelna Prokuratura Wojskowa z pułkownikiem Skulbaszewskim na czele. Moim zdaniem byli to ludzie Berii. Znaczy NKWD. Komu podlegał Wozniesieński w Polsce? Bezpośrednio podlegał. Rokosowskiemu. W ogóle informacja wojskowa podporządkowana była ministrowi obrony. Więc pytanie, dlaczego Rokosowski zgodził się na powołanie takiej komisji? Chyba musiał. Stalin już nie żył, a Beria, jeżeli jeszcze żył, nie miał już władzy. Syn generała Komara podejrzewa działanie innego mechanizmu. Najpierw jednak o aresztowaniu, bo pikantny to szczegół. 7 listopada 1952 roku generał Komar wraz z grupą oficerów drugiego oddziału uczestniczyli w przyjęciu wydanym jak co roku w ambasadzie radzieckiej z okazji rewolucji październikowej. Musiało być ono wspaniałe, bo przyszli aresztanci, którzy nie wiedzieli, co za kilka dni ich czeka, bawili się razem z decydentami, którzy wyrok już na nich wydali. Aresztowanie nastąpiło 11 listopada. Po niecałym roku śledztwa, z torturami oczywiście, generał Komar przyznał się do wszystkich zarzutów i oświadczył, że owszem, jest agentem amerykańskim, ale szefem siatki szpiegowskiej jest Bolesław Bierut i Jakub Berman. Biuro polityczne strasznie się ponoć na Komara obraziło, co będzie miało znaczenie po zwolnieniu generała, ale wtedy powołano komisję. Nie tyle więc do zbadania zarzutów przeciwko Komarowi, ile do oczyszczenia Bieruta i Bermana z wymyślonych. Było lato 1953 roku. Nie chodziło o Bieruta i Bermana. Komar owszem wymieniał, ale nazwiska dwóch innych członków biura politycznego. Wacek był czasem narwany. Potrafił na przykład powiedzieć też, że niepotrzebne są w Polsce garnizony radzieckie. A potrzebne? Nie, też uważam, że nie, ale takich rzeczy się nie mówi, bo to herezja dla wierzących. Większość oskarżonych nie miała katolickiej metryki. Marszałek miał? Tak, miał. Ciężko go skrzywdzono moralnie, ale na szczęście nie stosowano metod fizycznego przymusu. Wobec generała Komara czy pułkownika Flato stosowano zaś haniebne metody w różnych formach. Kiedy zacząłem wnikać w szczegóły, doszedłem do wniosku, że nie jesteśmy w stanie dojść prawdy, dopóki będzie Wozniesieński i Skulbaszewski. Nie jesteśmy w stanie rozwikłać sprawy, zwłaszcza przeciwko Komarowi, Flato czy Lederowi, jeżeli będzie nieustannie kontrolowane i deformowane śledztwo przez tych ludzi z aparatu Beli. Postawiłem wniosek o odwołanie Wozniesieńskiego i Skulbaszewskiego. Doszło do ciężkiej awantury z Bierutem i Rokosowskim, bo chodziło nie tylko o odwołanie wspomnianych oficerów Związku Radzieckiego, ale również trzeba było usunąć też wielu oficerów śledczych z aparatu bezpieczeństwa, którzy brali taki czy inny udział w stosowaniu niedozwolonych metod śledczych. Niektórzy oficerowie śledczy zaczęli płakać, prosić. Kto? Fejgin? Różański? Nie, Polacy z dobrą kartą działalności przedwojennej i okupacyjnej. Ale zdemoralizowani, ogarnięci nienawiścią, bo większość z nich straciła bliskich w walce z polskim faszyzmem i reakcyjnym podziemiem. To byli Polacy, a głównym kierunkiem ich uderzenia byli oficerowie źle urodzeni, nad którymi ksiądz nie machał kropidłem. Sytuacja więc wyglądała inaczej, niż ją przedstawiają dziś organizatorzy prowokacji z Grunwaldu. Ja uważałem, że trzeba niektórych zdemoralizowanych oficerów śledczych oddać pod sąd. Komisja sporządziła raport, w którym napisaliśmy, że nie ma dowodów, by w Wojsku Polskim był jakiś spisek. Aresztowanych oficerów należy zwolnić od zarzutów i wypuścić.
Prowadzone zaś śledztwo nie może być powodem ich dyskryminacji. Wnioski przyjęto. Kto przyjął? Biuro polityczne, po niełatwej dyskusji. A poparli mnie zwłaszcza Berman, Zawadzki i Mintz. W sprawie Komara zawarto swoisty kompromis. Wykluczamy swoisty kompromis. Wykluczamy z partii, degradujemy i wypuszczamy. Wtedy odwołano Woznieśńskiego i Skulbaszewskiego z Polski, a do Komisji Kontroli Partyjnej i do sądu skierowano sprawy niektórych oficerów bezpieczeństwa. Zwróciłem też wtedy uwagę na niedopuszczalne praktyki, jakie stosowano, które dopuszczały wojskowych z obcych partii do pracy w wywiadzie, przez co dochodziło do narażania interesów tych partii. Bardzo szanuję pracowników wywiadu, ale uważam, że łączenie pracy partyjnej z pracą w wywiadzie jest niedopuszczalne. Skąd się to brało? Traktowało się po prostu Związek Radziecki jak ojczyznę proletariatu. To dobre, ale formy nie te. I proszę popatrzeć, tyle lat minęło, a do dzisiaj nie wspomniano o Skulbaszewskim i Woznieśńskim. To nie przypadek. Dzisiaj chyba te nazwiska też nie przejdą. No, zobaczymy. Wątpię. Rozmawiał pan z oskarżonymi? Oczywiście. Rozmawiałem z nimi w więzieniu. Wtedy zobaczyłem lepiej, jakie stosowano metody wprowadzania w błąd. Jeden powołuje się na to i na owo. Zresztą nie warto wchodzić w szczegóły. Proszę. Nie bardzo mam ochotę. Ale mogę podać przykład. Jeden z oskarżonych oficerów powołuje innego na świadka. Twierdzi, że ten może coś powiedzieć w jego obronie. W kilka dni później aresztują tego człowieka i ten przyznaje się do wszystkiego. Jasne stało się dla mnie, że ktoś tym kręci. Zresztą jedno zeznanie z drugim w ogóle się nie kleiło i można te supły było rozwiązać dopiero po skończeniu z wtyczkami, które były zaledwie niewielką cząstką całej wielkiej grupy, jaka tutaj działała od lat i moim zdaniem działa również dzisiaj. Mam swoje zdanie na różne sprawy i różnych ludzi. Po co jednak Beria montował ten spisek? Przyczyny mogły być różne. Między innymi chodziło o zrealizowanie określonego typu polityki kadrowej w Wojsku Polskim. To znaczy? Prawdopodobnie chodziło o rozwiązanie problemu dowództwa wielkich jednostek wojskowych. We wcześniejszym okresie, do roku 1948, na ich czele stało wielu oficerów polskich. Może nie mieli dostatecznych kwalifikacji, ale trzeba było w takim układzie śmielej, co proponowałem, awansować naszych młodych oficerów, nie rezygnując też ze starej kadry. Na przykład z generała Kuropieski. To przecież nie był generał sanacyjny. Przed wojną był kapitanem, ale uczciwym, z dużą wiedzą, inteligencją. Takich jak on było więcej. Kuropieska i wielu innych oficerów zostało wymanewrowanych albo nawet aresztowanych i oskarżonych, a na ich miejsce wprowadzono obywateli radzieckich. Niedługo po tym, kiedy aresztowano oficerów komunistycznych, stracono też 19 oficerów akowskich. W ogóle nie wiedziałem, że taka haniebna sprawa dojrzewa. O wykonanych wyrokach dowiedziałem się z biuletynu wewnętrznego KC. Myślę, że tych dwóch akcji nie można rozdzielić. O co jednak chodziło? O zniszczenie wszystkich polskich oficerów? A po co zniszczono kadry KPP? Czy to przypadek, że zlikwidowano Brunona Jasińskiego, Witolda Wandurskiego, Ryszarda Standego i Andrzeja Wolice, a cudem uniknęli śmierci w łagrach Broniewski i Czuchnowski? Taka jest ta nasza bolesna historia. Wypuszczono już tych nieszczęsnych oficerów z drugiego oddziału Komara, Flato, Ledera. Wkrótce potem uwolniono Gomułkę, a trzymano Spychalskiego. Za co? Jego sprawa to też cząstka tej ogromnej afery montowanej przez aparat Berii, żeby w wojsku, bezpieczeństwie, w partii mieć swoich ludzi na sznurkach. Albo przynajmniej od siebie ich uzależnić. Spychalskiego oskarżono, że przez niego wojsko zostało opanowane przez starych, sanacyjnych oficerów, obciążonych linią antyradziecką. A że na dodatek miał on jeszcze brata, byłego dowódcę okręgu krakowskiego AK, zawodowego przedwojennego oficera, Spychalskiego posądzono, że informował brata o sprawach wojska, a ten z kolei przekazywał te informacje do Londynu. Spychalskim bezpośrednio zajmował się Bierut. Mówiłem mu, że w tej sprawie nic się ze sobą nie łączy, a wręcz przeciwnie, wszelkie dowody zebrane przez aparat bezpieczeństwa budzą wątpliwości. Mówiłem, można mieć pretensje partyjne do Spychalskiego co do doboru kadr w wojsku i niebezpieczeństw, które stwarzał nas oddanie wielkich jednostek w ręce oficerów związanych ze starym reżimem. Ale przecież niebezpieczeństwo istnieje też, gdy na czele wielkich jednostek stoją albo obywatele radzieccy, albo ludzie, którzy przyjęli wprawdzie, jak Rokossowski, polskie obywatelstwo, ale w razie trudnej sytuacji przecież nawet by się nie zastanawiali, kogo posłuchać.
Rozumiem, że nie mogliśmy wtedy i nie możemy teraz dopuścić do starcia ze Związkiem Radzieckim, ale nie chcemy też być protektoratem, który wykonuje tylko polecenia, bo ten naród na to nie pójdzie. My go nie zmusimy ani wodą święconą, ani kazaniami, żeby klaskał. Jak musi, to będzie klaskał, ale tym bardziej będzie nienawidził czy czuł pogardę. Byłem za tym, by zwolnić Spychalskiego i ewentualnie rozpatrzyć jego sprawę po linii partyjnej. Podobno chciano Spychalskiego wywieźć do Moskwy. Nie, nie, to nie wchodziło w rachubę. Za procesem Spychalskiego opowiadał się jednak Rokossowski i Jóźwiak, a część towarzyszy uchylała się od zajęcia stanowiska. No i Bierut, który kiedy się zorientował, jakie stanowisko może w tej sprawie zająć biuro polityczne, pojechał do Moskwy skarżyć się na mnie. Na pana? No, nie tylko na całe biuro polityczne, bo sprawa Spychalskiego wprawdzie nie stawała na biurze politycznym, ale były przeprowadzone rozmowy poza posiedzeniem biura i Bierut wiedział, że większość towarzyszy jest przeciwko wytaczaniu Spychalskiemu procesu. Ze mną ta rozmowa skończyła się kłótnią, także Bierut postanowił mnie ukarać niezabraniem mnie na 20. zjazd KPZR. W Moskwie Chruszczow uchylił się od zajęcia stanowiska. Miał powiedzieć: to jest wasza sprawa, powinniście u siebie ją załatwić. To bardzo wstrząsnęło Bierutem, a jeszcze bardziej wstrząsnął nim referat Chruszczowa. W marcu 1956 roku jako pierwszy sekretarz postawiłem sprawę Spychalskiego na biurze politycznym. Proponowałem, by nie uznać, że jest on niewinny, bo nie chciałbym iść na noże z Rokossowskim. Ale na razie umorzyć sprawę. Byłem przekonany, że będzie to pierwszy etap jej załatwienia. Najpierw zwolnienie Spychalskiego, a potem rehabilitowanie go. Część towarzyszy uchylała się od zajęcia konkretnego stanowiska. Mazur stwierdził, że musi wyjechać na leczenie do Moskwy. Rzeczywiście, nogi mu krwawiły po torturach, jakie przeżywał w łagrach w okresie jeżowszczyzny. Jóźwiak zaś żądał procesu, Rokossowski też. Biuro polityczne postanowiło jednak zwolnić Spychalskiego. Poleciliśmy naczelnej prokuraturze, żeby zwrócili nam akt oskarżenia. Oni nie zwrócili, zawiadomili Jóźwiaka. Wbrew stanowisku biura politycznego, Jóźwiak zalecił pracownikom naczelnej prokuratury zachować akt oskarżenia i obiecał zaraz do nich przyjechać. Wsiadłem w samochód i pojechałem także. Zrobiłem to w pewnym sensie naumyślnie, żeby pracownicy prokuratury i oficerowie prawnicy też wiedzieli, że to nie przelewki. Jóźwiak do mnie, że jeszcze raz przeczytał akt oskarżenia i wszystko w nim słuszne. Powiedziałem: towarzyszu Jóźwiak, jest uchwała biura politycznego, możecie się z nią nie zgadzać, możecie ustąpić, ale my będziemy wykonywać uchwałę biura. Akt oskarżenia zwrócili, a Spychalskiego zwolniono, mimo gestykulacji towarzysza Jóźwiaka. Kaprala, jak się patrzy, który jako młody robotnik wstąpił na ochotnika do legionów, a jako człowiek dojrzały również demonstrował czasem żołnierską niefrasobliwość wolontariusza. I był zapatrzony w ZSRR jak w wyrocznie. W tym samym czasie dowiedział się pan o zbrodniach Stalina. Było to uderzenie obuchem w głowę, bo myśmy wprawdzie zdawali już sobie sprawy z różnych deformacji czy zbrodni, ale nie z takiego jej zakresu i nie tak haniebnych. Referat Chruszczowa wszyscy przyjęli jako nagłe uderzenie, które wymagało podjęcia decyzji. Czy jesteśmy za kierunkiem uchwał 20. zjazdu KPZR, czy chcemy grobowego milczenia, a więc nie wspominania o przestępstwach i zbrodniach Berii i Stalina. Oczywiście koszty ich ujawnienia były wielkie w Związku Radzieckim, a mogły być jeszcze większe w Polsce. Powstawało pytanie, czy nasze kierownictwo ma prawo przemilczeć je, czy lepiej przejść przez ten rwący potok jak najszybciej, mówić o gorzkiej prawdzie, tak jak ją sami widzimy i nie tracić nadziei, że wyjdziemy na czyste wody. Wybraliście drugie rozwiązanie. Ja uważałem, że nie mamy prawa tych zbrodni ukrywać. Nie mamy prawa ukrywać tego, co się zdarzyło na 20. zjeździe. Mimo groźby komplikacji, jakie to musiało za sobą pociągnąć i mimo wstrząsu, jaki przeżyje polska partia i nie tylko partia, całe społeczeństwo. Byli tacy, co uważali inaczej? Proszę pani, w samym Związku Radzieckim ta sprawa nie była jednoznaczna. Na 20. zjeździe Chruszczow nie miał pełnego poparcia. Wkrótce zawiązała się grupa antypartyjna, niezbyt szczęśliwe określenie, ale używane później w prasie radzieckiej. Jasne, że ona się nie narodziła na którymś z posiedzeń biura politycznego, tylko dojrzewała stopniowo. Nie wykluczam, że grupa ta miała sympatyków w Polsce. Może nawet nie tylko sympatyków, ale ludzi ściślej z nią związanych. Bo przecież u nas też referat Chruszczowa niektórzy przyjmowali z mieszanymi uczuciami. Na tle stosunku do uchwał 20. zjazdu zaczęły również u nas kształtować się pewne grupowe powiązania, dość żywiołowo
załamywały się i znowu zawiązywały bez wyraźnej jednak więzi i dyscypliny frakcyjnej. Puławska i Natolińska. Pana zaliczano do Puławskiej. Odrzucam wszelkie wiązanie mnie z grupą Puławską. Nie należałem do żadnej. Moim zadaniem, ale nie tylko moim, było zbliżenie ludzi partii. Rozmawiałem o tym między innymi z Olkiem Zawadzkim i Adamem Rapackim. Mówiłem im, nie dopuśćmy do rozłamów. Nie ma konieczności rozbicia tej partii. Trzeba szukać jedności wokół podstawowych problemów, zwłaszcza wokół planu rozwiązywania ciężkich problemów gospodarczych, które wymagają wspólnego wysiłku całej partii i klasy robotniczej. Te trudne problemy gospodarcze istniały wcześniej, ale teraz wyładowywały się ze zdwojoną siłą. Wymagały szczególnej umiejętności od partii, która przez wiele lat odwykła od szerokiego politycznego działania i zbyt wiele nadziei pokładała w środkach administracyjnych. Referat Chruszczowa ujawniliście jak nikt. Na wiosnę 1956 roku rzeczywiście tylko my. O co zresztą mieli do mnie ogromne pretensje towarzysze radzieccy, kiedy pojechałem do nich w czerwcu do Moskwy na posiedzenie RWPG. Oni tych spraw nie postawili u siebie publicznie. Zrobili to dopiero potem na 22. zjeździe KPZR. My zaś natychmiast. U nas tajny referat Chruszczowa sprzedawany był nawet na bazarze Różyckiego. Tego nie wiem, ale referat poszedł na wszystkie organizacje partyjne. Był odczytywany i dyskutowany. Wiem też, że dzięki nam mogli się z nim zapoznać komuniści z innych krajów socjalistycznych oraz ze Związku Radzieckiego, bo odbitki krążyły po całym kraju, więc któraś trafiła także za granicę. Bierut umarł w Moskwie prawie natychmiast po 20. zjeździe KPZR. I pana wybrano pierwszym sekretarzem. Jakich pan miał kontrkandydatów? Nie znam. Ja sugerowałem, by wybrano Aleksandra Zawadzkiego. A pan nie chciał? Z różnych przyczyn nie chciałem. Miałem parę spięć z towarzyszami radzieckimi i uważałem, że nie jest to dobre dla sprawy. Oni pamiętali mi przeciwstawienie się podwyższeniu czasu pracy górników w 1947 roku i moje wnioski w sprawie odwołania Wazniesieńskiego i Skulbaszewskiego. Pamiętali też, że zawsze uważałem KPP, tak haniebnie zamordowaną, za wyraz najpiękniejszych tradycji polskiego rewolucyjnego ruchu robotniczego. Od razu zresztą wpadłem z nimi w kolejny konflikt. Znowu ciężkie przejścia miałem w sprawie węgla. W czerwcu 1956 roku pojechałem do Moskwy na posiedzenie RWPG. Widocznie zainicjowano bojowe wystąpienie Honweda Gero, by zaatakował brak poczucia internacjonalistycznej solidarności polskiego kierownictwa. Parę dni wcześniej wprawdzie ukazał się artykuł o tym, jak to radziecki dziennikarz objeżdża polskie kopalnie. I wszyscy górnicy się dziwią, że mają taki niski plan wydobycia, bo mogliby wydobyć więcej. Więc Gero, a potem Ulbricht, a potem jeszcze Nowotny, naskoczyli na polską delegację, że Polacy nie chcą dać węgla i zapominają o internacjonalizmie. Wystąpiłem w ostrym tonie, do którego na tym dostojnym forum nikt nie był przyzwyczajony. Wskazałem towarzyszom, oczywiście nie tylko węgierskim i niemieckim, że my lepiej od nich i od najbardziej szacownych korespondentów wiemy, co Polska może dać, a czego nie. Nie miejcie złudzeń. Polska więcej węgla nie da, bo nie ma. Obyśmy tylko mogli dać to, co jest w dotychczasowych umowach. Górnik pracuje w świątek i piątek. Przeciągać tę strunę to pęknie, bo już jest naciągnięta. Górnicy są przepracowani. Strajk w przemyśle węglowym może się rozprzestrzenić, ale nawet gdyby ograniczył się tylko do przemysłu węglowego, to z niego węgla też nie będzie, a szkoda polityczna bezmierna. Ponosimy odpowiedzialność za swój kraj. Nie żyjemy złudzeniami. Powiedziałem to wszystko nie tylko pod adresem Ulbrichta i Gero. Proszę pana, dla mnie to takie, powiem szczerze, nienormalne. O formie mówię. Oni podpuszczają jakiegoś, nazwijmy, swojego wysłannika. Ten dla konkretnych korzyści, a może nawet tylko za przychylne spojrzenie, naskakuje na pana. Pan, udając, że nie wie, kto za nimi stoi, naskakuje na niego. Ja nie wiem, ale... Pan się śmieje. Córuś, po raz pierwszy w dziejach RWPG, przynajmniej tych, które znałem, ktoś odważył się wystąpić z zasadniczym sprzeciwem. No to akurat rozumiem. Ale nie mógł się pan potargować, by dali choć na inwestycje? To są bardzo dziecinne uwagi, jakie mi pani przekazuje. Oczywiście, że powiedziałem. Wspominał o tym Hodża.
W swoich pismach plącze i mija się z prawdą, a do mnie miał specjalne pretensje, gdyż nieraz mówiłem, co myślę o takim typie rządów, jakie uprawia. Ale w tym wypadku piszę prawdziwie. Ochab wystąpił z zasadniczym sprzeciwem. Chcecie mieć polski węgiel, dajcie na inwestycje. Dali? Nie dali. Oni prawdopodobnie liczyli, że ja krótko będę na stanowisku pierwszego sekretarza i że będę się starał zdobyć ich poparcie. Ja o tym jednak nie myślałem, w każdym bądź razie nie za taką cenę. Chruszczow zarzucał nam jeszcze, że nasz samolot uciekł do Danii, że materiały z 20 zjazdu zostały u nas szeroko rozkolportowane i do KC nie wszystkie egzemplarze wróciły. Rzeczywiście brakowało 3. Towarzysze wprawdzie tłumaczyli się, że spalili i dlatego nie ma, ale przecież mogli też zrobić odpisy, a egzemplarze numerowane odesłać. Wiedziałem oczywiście, że scysja w RWPG stawia pod znakiem zapytania moją pozycję wśród przywódców bratnich krajów i w tej sytuacji wiedziałem, że nie powinienem być pierwszym sekretarzem. Nie chciałem przecież, by doszło między nami do kolejnego starcia. Musimy, powiedziałem potem polskim towarzyszom, szukać takiego rozwiązania, by nie doprowadzić do zgrzytów, jakiegoś krótkiego spięcia, ale też musimy nieugięcie dążyć do tego, by móc decydować w polskich sprawach samodzielnie. A czy spodziewaliście się jakiegoś konfliktu w kraju? Zbrojnego raczej nie. Spodziewaliśmy się jakiegoś poważnego strajku, ale nie rozlewu krwi. Ja myślałem przede wszystkim o Zagłębiu Węglowym, żeby tam nie dopuścić do poważnego konfliktu, bo bałem się, że wtedy staną kopalnie i zabraknie węgla. Ale tam w sumie przeszło nieźle. Spodziewałem się też strajków w Łodzi. Kobiety były tam bardzo podekscytowane, bo żyło im się ciężko. Do tego nasza propaganda, choć ją tonowaliśmy, nie była w stanie wydobyć z siebie gorzkiej prawdy. I zamiast słuchać, jak my chcemy wyjść z tej trudnej sytuacji, często dolewała jeszcze oliwy do ognia. W tych warunkach, kiedy nasze słowo było ograniczone, nikt by sobie nie poradził. Jak więc doszło do strzelania w Poznaniu? Proszę pani, my w biurze politycznym nie mogliśmy zajmować się wszystkimi konfliktami szczegółowo, bo konfliktów mieliśmy wiele w bardzo różnych zakładach. Próbowaliśmy je rozładować przede wszystkim środkami politycznymi i ekonomicznymi, wyjść jakoś z tej naszej biedy. Podjęliśmy szereg decyzji o ograniczeniu inwestycji, wypuszczeniu większości więźniów politycznych, wprowadzeniu w wielu branżach podwyżek płac. Uważaliśmy, że te podwyżki należy dawać nawet kosztem naszych skromnych rezerw, które nie powinny być normalnie ruszane, bo państwo musi mieć na czarną godzinę. Ale ta niezwykła godzina właśnie się zbliżała. Podwyżki nie zmieniły jednak sytuacji, bo stopa życiowa była ciągle niska. Do ograniczenia zaś inwestycji postawiliśmy towarzysza, który potrafił się śpieszyć, bo jak mówił Nietzsche, co długo jest rozważane, w końcu wątpliwym się staje. W tym czasie trzeba było szybko działać, szybko decydować. Taką politykę prowadziliśmy już od 1955 roku, a sytuacja dalej była bardzo trudna. Niezadowolenie klasy robotniczej, 20. zjazd KPZR oraz ujawnienie terroru i samowoli Stalina. Do tego dochodziła ciężka sytuacja międzynarodowa. Kończyła się wojna w Korei, rozwijała w Wietnamie, trwała zimna wojna z Zachodem i nie mieliśmy żadnych gwarancji, że za chwilę nie skoczą nam do gardła. Kto? Imperialiści, cóż, którzy organizowali na przykład pucz w NRD w 1953 roku. I dlatego przy naszej biedzie musieliśmy jeszcze niemało dawać na obronę narodową. Tłumaczyliśmy naszym sojusznikom, że mamy groźną sytuację w kraju, ale nie zawsze i nie w pełni udawało nam się obciąć wydatki wojskowe. Przez to i decyzje o podwyżkach nie zawsze były wystarczająco wysokie. Jak było w Poznaniu? Chcę podkreślić, że nie z decyzji ówczesnego Komitetu Centralnego wypłynęło to krótkie spięcie. Ono wynikało z szerszej sytuacji, która narastała latami i było naturalne, że przy pomocy wody święconej czy jakichś skromnych środków materialnych, którymi zresztą nie dysponowaliśmy, nie można jej było rozładować, nawet gdybyśmy mieli, że tak powiem, swobodę działania w Polsce. Myśmy w biurze politycznym postanowili. Biuro polityczne podejmuje decyzje kierunkowe w sprawach takich jak ograniczanie inwestycji, zwiększanie funduszu płac, ograniczenie budżetu MON, główne problemy w RWPG i tym podobne. A towarzysze ministrowie i wicepremierzy niech się zajmują sprawami konfliktowymi w ramach prac resortów i rządu. Obciąża pan w ten sposób Cyrankiewicza. Niekoniecznie.
Biuro polityczne wysłało premiera do strajkującego Poznania, bo Cyrankiewicz miał lepsze rozeznanie w konfliktowych sprawach poznańskich oraz liczyłem na jego doświadczenie polityczne i umiejętność szybkiego podejmowania na miejscu niezbędnych decyzji politycznych. On tam jednak stanął wobec faktów dokonanych, bo zbrojna napaść na bezpieczeństwo już nastąpiła. Zresztą Cyrankiewicz to człowiek, który przeżył Oświęcim, złamany. Widziałem go w różnych sytuacjach. Często mu brakowało niestety charakteru. Do strajkujących i demonstrujących robotników w Poznaniu nikt nie strzelał, ale zbrojne wystąpienie awanturników i prowokatorów przeciw organom władzy ludowej zmieniły sytuację. O tym, że w Poznaniu może dojść do strajku powszechnego, dowiedziałem się w przeddzień. Zadzwonił do mnie Stasiak, ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu. Późnym wieczorem, mówiąc o ciężkiej sytuacji, że właśnie był na zebraniu u kolejarzy w zakładach naprawczych taboru kolejowego. Posłuchał wypowiedzi różnych ludzi i dostrzega w Poznaniu działanie zorganizowanych grup występujących przeciwko władzy ludowej. Znałem Stasiaka, na ogół nie był płochliwy, ale wtedy w jego głosie wyczułem nowy ton głębokiego niepokoju. Stasiak twierdzi, że dzwonił do pana także kilka dni wcześniej. Normalnie co kilka dni rozmawiałem z każdym sekretarzem KW. Nie sądzę jednak, aby w poprzedniej, że tak powiem, rutynowej rozmowie były akcenty specjalnie niepokojące. Bieżące kłopoty przekazywano do rozpatrzenia wydziałom KC lub odpowiednim resortom rządowym. Powiedziałem mu wtedy, dlaczego do mnie wcześniej z tym nie zadzwoniłeś, i skończyłem rozmowę. Po sygnale alarmowym Stasiaka niezwłocznie zadzwoniłem do Pszczółkowskiego, szefa resortu bezpieczeństwa, a on do mnie, że właśnie z Alsterem szykują się do wyjazdu na naradę do Moskwy. Czy to przypadek, że te terminy się zbiegły? Nie wiem. Powiedziałem Pszczółkowskiemu, nie możecie razem jechać. Sprawdźcie, co wiecie o tych zorganizowanych grupach, które tam w Poznaniu działają. Zarządziłem jeszcze, że do Moskwy pojedzie Pszczółkowski, a Alster zostanie i wyjaśni, jakie są nowe sygnały o sytuacji w kraju. Czy to tylko lokalne zagrożenie poznańskie, czy może ma ono szerszy charakter? Nie podejrzewał pan jakiejś prowokacji? Nie wykluczam. Przemyśliwałem wielokrotnie różne warianty, ale nie mam dowodów. Mundek Pszczółkowski mi potem mówił, że w Moskwie informowali go o rozwoju sytuacji w Poznaniu przyjaciele radzieccy dysponujący radiogramami i że lepiej byli zorientowani niż nasze bezpieczeństwo. Rano dowiedziałem się, że jest strajk. Jacyś dywersanci w Poznaniu rozpuszczali prowokacyjną plotkę, że delegacja robotników z Cegielskiego, która w przeddzień wyjechała do Warszawy, została aresztowana. Było to całkowicie zmyślone i nieprawdziwe. Delegacja była, rozmawiała z ministrem i wróciła z obietnicą, że sprawy zostaną szybko rozpatrzone i załatwione. A nie dało się tej plotki odwołać? Kiedy? Już zaczął się strajk powszechny i wszystko w dzikiej formie rozwijało się bez kontroli organizacji robotniczych, w sposób niemal anarchiczny. Demonstracja udała się pod więzienie, naczelnik się nie bronił, strażnicy oddali karabiny i granaty. Zanarchizowany tłum wypuścił kryminalistów. O, chyba nie tylko. Przeważnie kryminalistów, bo chyba nikogo innego tam nie było, albo prawie nikogo. Może jacyś ludzie za porządkowe sprawy. Więźniów politycznych to wiem, że nie było. Robotnicy w więzieniu szukali swoich delegatów. Ich tam nie było. Ale oni tego nie wiedzieli. No właśnie. W każdym razie wypuszczona grupa więźniów w swojej podstawowej masie to byli kryminaliści. Wzięli granaty, automaty i poszli atakować Urząd Bezpieczeństwa. No w takiej sytuacji obowiązuje inna rozmowa, już nie na argumenty. Oni chcieli zabijać. Po drodze zabili w sposób barbarzyński żołnierza z KBW i chyba jeszcze kogoś. Następnie zaczęli ostrzeliwać gmach bezpieczeństwa. Wtedy musieliśmy najpierw nie dopuścić do tego, by zajęto gmach urzędu i pomordowano ludzi z aparatu bezpieczeństwa. Oni mordowali wcześniej. Ja nie wnikam, czy pretensje do nich były uzasadnione, czy nie. Choć trzeba pamiętać, że nie ci pracownicy bezpieczeństwa, mali ludzie, ponosili odpowiedzialność za sytuację w kraju. Pracownicy Poznańskiego Urzędu Bezpieczeństwa nie bardzo mogli się skutecznie bronić przed zorganizowaną napaścią, bo nie można im było zapewnić szybkiej pomocy, choćby tylko kompanii KBW. Trochę było na urlopie, trochę na obstawie. Na skutek splotu okoliczności wytworzyła się taka dziwaczna, ale realna sytuacja. Wtedy zgłosił się do mnie telefonicznie, a potem osobiście Rokosowski. Sam się zgłosił? Tak, rozmawialiśmy w cztery oczy. Zaproponował, aby użyć oddziałów wojskowych przeciw uzbrojonym awanturnikom atakującym urzędy państwowe i prosiłby mu zostawić wolną rękę, a on sprawę załatwi.
Zgodziłem się, bo należało działać szybko, a nie trzeba przecież dwóch generałów do operacji w gruncie rzeczy małej, jeśli rozpatrywać ją wyłącznie pod względem militarnym. Oczywiście inaczej wyglądał problem w skali politycznej. Stanowisko moje zostało zaakceptowane przez biuro polityczne. Chyba niedobrze jednak Rokossowski załatwił, bo zebrał kilka dywizji wojska i poszedł na Poznań. Za dużo tam wojska sprowadzono, za dużo. Trzeba było to załatwić spokojniej i szybciej. Proszę pana, jak jednak zapadają decyzje o strzelaniu do ludzi? Strzelano przecież nieraz. Jak do ciebie idą z karabinami, z granatami i zabijają ludzi z aparatu państwowego, to na to trzeba odpowiedzieć nie przemówieniem, ale siłą. Trzeba jednak tę operację ograniczyć do niezbędnego minimum. Jeżeli tylko strajkują, jak strajkowali w Gdańsku, to nie było żadnych podstaw, by używać siły. Nawet podpalenie gmachów tego nie uzasadnia, bo były one odpowiedzią na nieuzasadnione represje wobec robotników. W Poznaniu próbowano zbrojnie wystąpić przeciw władzy ludowej w Polsce bez prowokacji ze strony rządu. Jest to podstawowa różnica między Poznaniem a Wybrzeżem. Nie przypuszczałem zresztą, że w 1970 roku ówczesne kierownictwo tak głupio będzie rozgrywać konflikt, w dużym stopniu przez siebie sprowokowany. Z taką butą iść do klasy robotniczej i sięgać do karabinów maszynowych jako do głównego argumentu. Towarzysze z ówczesnego grudniowego kierownictwa podjęli decyzje aroganckie, autokratyczne, które wzburzyły klasę robotniczą. Za awanturnicze decyzje ponoszą odpowiedzialność nie tylko Gomułka i występujący w telewizji premier, ale także KC, który się zebrał, kiedy już potokami lała się krew na Wybrzeżu i ani jeden członek KC się nie odezwał, by ją zatamować. A wielu z tych, co dziś pouczają nas o odnowie i demokracji, głosowało za awanturniczymi decyzjami rządu i krzyczało o chuliganach. To nie byli chuligani. Och, pan się zdenerwował, ale w Poznaniu też nie było chuliganów. Prowokatorzy i awanturnicy, wykorzystując głębokie niezadowolenie i strajk robotników, oszukali robotników kłamstwem o rzekomym aresztowaniu delegacji robotników, opanowali więzienie bez oporu ze strony straży więziennej, wypuścili z cel kryminalistów, uzbroili się w granaty i pistolety maszynowe, a następnie przy udziale kryminalistów zaatakowali zbrojnie Urząd Bezpieczeństwa i jego pracowników. I my nawet wtedy mówiliśmy, to nie jest problem chuliganów. Ma on głębsze korzenie. Mówiliście, że to imperialiści. Odrzuciłem takie sugestie, podobnie jak większość biura politycznego. Doszło nawet do gorzkiej dyskusji z towarzyszami radzieckimi, którzy sugerowali nam przed plenum lipcowym, że to działalność imperialistów wywołała krwawe wypadki poznańskie. Nie ma takich dowodów. Powiedziałem, nie mogę z czymś takim wystąpić na plenum KC. Ilu ludzi zginęło? Nie ukrywaliby przede mną prawdziwych cyfr. Ilu z bezpieczeństwa i z wojska? Paru, dokładnie nie pamiętam. Niestety większość poległych to były przypadkowe ofiary. Zawsze jest tak, jak się sprowadzi za dużo wojska. Zwróciłem potem uwagę Rokossowskiemu. Prosiliście, żeby wam dać wolną rękę. Słusznie, ale po co zebraliście parę dywizji? Tam wystarczyłaby jedna kompania. Trzeba było bronić gmachu i nie dopuścić do mordowania ludzi z aparatu bezpieczeństwa oraz rozbroić grupy awanturników. Tyle. Z dachów strzelano. Ja wiem, do kogo oni strzelali, kogo trafili. Kto z tych gołębiarzy zginął? Jak zwykle ginie wtedy najwięcej ludzi przypadkowych, gapiów. Czy pana nic w tej sprawie poznańskiej nie zastanawia, nie dziwi? Potem przeglądałem dokumentację. O co poszło? O te kilkanaście milionów złotych? Trzeba było je dołożyć z tych naszych marnych rezerw. Gospodarka by wytrzymała. Dlaczego nie dołożono? Nie wiem i nie chcę o tym mówić. Powiem tylko, że starcie w Poznaniu nie przybrałoby chyba takich rozmiarów, gdyby nie dopuszczono do rozbrojenia straży więziennej. Nie wiem dokładnie, kto i jak w tym palce maczał, ale wiem, że wypadki wtedy nie potoczyłyby się tak dramatycznie. Niestety nie potrafiliśmy kraju uchronić przed wstrząsem. Oczywiście musi za to odpowiadać ówczesne kierownictwo. Oczywiście nigdy nie miałem i nie mam zamiaru uchylać się od odpowiedzialności jako pierwszy sekretarz, który nie potrafił uchronić naszego kraju przed poznańską tragedią. To powiedział człowiek, a polityk? Nie hamletyzować, zacisnąć zęby, zamilczeć. Polityka to wybór mniejszego zła, trzymanie języka za zębami, a czasem posługiwanie się znaczonymi kartami. Wybór mniejszego zła, a nie wybór większych korzyści. W tym zdaniu zawarł pan cały dramat naszej polskiej sytuacji. Trzeba ją widzieć w całokształcie sytuacji międzynarodowej. Znaczy gorzej.
Pomówmy o Gomułce. W 1953 roku proponowałem już, by go zwolniono z więzienia. W rok później stawiałem sprawę jego powrotu do partii. Kłosiewicz mówi, że on wystąpił jako pierwszy. Nie znam jego wystąpienia, ale Kłosiewicza znam jeszcze sprzed wojny. Dobrym był komunistą. Murarzem. Nie takim wprawdzie popularnym jak Skowroński z SDKPiL, ale dobrym. Ja mówiłem w wąskim gronie towarzyszy. Z taką sprawą nie można przecież wyskoczyć bez przygotowania. Ale oczywiście wielu wtedy, Jóźwiak i jeszcze inni sojusznicy zewnętrzni, dbała, by do przyjęcia Gomułki do partii nie doszło. Nie doszło, dodajmy, w normalnym trybie. Bardzo źle się stało, bo w 1956 roku sprawa Gomułki stała się już paląca i niektórzy towarzysze zaczęli ją wykorzystywać w rozgrywkach wewnątrzpartyjnych. Rósł też mit Gomułki, tego dobrego Gomułki, którego stalinowcy dalej szykanują. To już część prasy rozpuściła wodze niepohamowanej fantazji. Uważałem, że sprawę Gomułki trzeba załatwiać ostrożnie, powoli. Wprowadzić jakieś hamulce, bo będzie ona zbyt wielkim wstrząsem dla partii. Mówiłem na biurze politycznym. Trzeba stwierdzić z goryczą, uznać, żeśmy popełnili ciężki błąd, oskarżając Gomułkę o spisek antykomunistyczny. I należy mu to politycznie wynagrodzić. Po 20. zjeździe KPZR zupełnie było dla mnie jasne, kto ten międzynarodowy spisek organizował. Dalej zachowywałem swój pogląd na ideowe błędy tak zwanego odchylenia prawicowego. Ale mówiłem, ta sprawa w dużym stopniu została przezwyciężona przez życie i mając inne zmartwienia, nie powinniśmy dyskryminować Gomułki i przeszkadzać mu w powrocie do partii. Podobno zaproponowano mu stanowisko pierwszego sekretarza we Wrocławiu. Nie znam takich propozycji. Przyszło do niego dwóch towarzyszy i zaproponowało. Do niego chodzili różni ludzie. Pan także się z nim spotkał. Kto zainicjował tę rozmowę? Chyba ja. Wiedziałem wcześniej o różnych spotkaniach, które mu organizowali towarzysze z kierownictwa. Zwłaszcza po Poznaniu, nieoficjalnie, poza moimi plecami. Zaczął Zambrowski, który łudził się, że Gomułka się zmienił, za co mu potem pięknie się odwdzięczył. Zambrowski gorliwie pracował nad pozyskaniem większości ówczesnego biura politycznego dla tezy, że Wiesław się zmienił. Już nie krzyczy i nie obraża towarzyszy. Również Cyrankiewicz za nim biegał. Miał swoje powody, nie chcę ich komentować. Brali się na to słownictwo Gomułki, patriotyczne, niepodległościowe, a w gruncie rzeczy frazesy. Wydawało im się, że przyjmując frazeologię Gomułki, zdobędziemy serca i zaufanie mas. A nie? Tak, ale z tego nie ma komunizmu. A różnice się dopiero zaczynają. Z patriotycznej frazeologii niewielki pożytek dla kraju i dla komunizmu. Przecież ci sanatorzy, którzy sprowadzili taką klęskę na Polskę, też byli po swojemu patriotami. Taki Kwiatkowski choćby. Jego też serce bolało, jak widział żałosny stan ówczesnej gospodarki, ale faktycznie popierał Berezę, deptanie komunistów i opozycji antyfaszystowskiej. Taki patriota. A jak traktował patriotów białoruskich czy ukraińskich? To co, my jesteśmy wyższą rasą? To dla nas sprawa niepodległości, sprawa kultury narodowej, sprawą nadrzędną, a dla nich nie? I co dalej z Gomułką? Na biurze politycznym, na którym zdecydowaliśmy, że pojedzie do niego Kruczek, powiedziałem, że trzeba przywrócić Gomułce pozycję, jaką zajmował poprzednio i przyjąć go do partii. Kruczek zaprosił Gomułkę na rozmowę z panem? Tak. Spotkaliśmy się w komitecie centralnym. Powiedziałem Gomułce, podejrzenie o udział w spisku wyrządziło wam ciężką, niezasłużoną krzywdę. A partii wielką szkodę. I szczerze żałuję, że w jakimś stopniu mogłem się też do tego przyczynić. Chociaż nie ja ten spisek montowałem i nie byłem nawet obecny przy jego montowaniu. Nie powinno to nas więc dzisiaj dzielić. Rozmawialiście po imieniu? Nie, per towarzyszu. Po imieniu z Gomułką byłem dawniej. Potem powiedziałem jeszcze, z godziwu godną dalekowzrocznością ocenialiście sprawy jugosłowiańskie. Myśmy w biurze politycznym grozy tej sytuacji nie widzieli tak jak wy, ale gdybyśmy nawet ją widzieli, niewiele mogliśmy zdziałać. Teraz kraj znajduje się w konkretnej, nowej, trudnej sytuacji i musimy szukać nowych rozwiązań, by go wyprowadzić na czyste wody. Was chcemy wykorzystać w aktywnej, partyjnej robocie. Chcemy załatwić sprawę waszej partyjności. Postawimy ją na biurze politycznym. Ale najpierw wy musicie powiedzieć, czy chcecie być członkiem partii? Gomułka powiedział krótko tak. Zapytałem go jeszcze, czy uznaje linię partii.
Odpowiedział: w zasadzie tak, choć mam zastrzeżenia. Zastrzeżenia mogą być, odpowiedziałem. Niczego mu więcej nie proponowałem. W rozmowie nie wspominałem ani o tym, by został członkiem Komitetu Centralnego czy Biura Politycznego, ani o jego wicepremierostwie. Gomułka podobno twierdzi, że jednak tak. Myli się. Oczywiście, że na szczeblu kierowniczym mówiło się, co możemy Gomułce zaproponować. Wtedy jeszcze myślałem o wprowadzeniu go na członka Komitetu Centralnego. Być może powiedziałem coś takiego towarzyszom, ale nie do protokołu, a w kuluarach jakiegoś posiedzenia biura. Potem rozmawiałem na ten temat z Olkiem Zawadzkim i Adamem Rapackim. Niech przyjdzie do biura, może na wicepremiera, niech dźwiga ten ciężar jakiś czas, a potem może po pewnym czasie, krótszym lub dłuższym, zdecydowałoby się. Mówiłem, znacie go, jego pychę, zapędy wodzowskie, ograniczoność. Nie śpieszmy się. Co na to Chruszczow? Chruszczow pytał mnie o zdrowie Gomułki. Chruszczow mnie wprawdzie atakował na czerwcowym posiedzeniu RWPG, ale do czasu spięcia październikowego względnie przyzwoicie się w stosunku do mnie zachowywał. Gdzieś w lipcu zapytał mnie, jak tam ze zdrowiem Gomułki, bo my mamy dobrych specjalistów i my się Gomułką zajmiemy. Powiedziałem, że nie widzę potrzeby iść z tym do niego i przekonywać go do radzieckich lekarzy. A jeżeli chcecie go do siebie zaprosić, to sami zapytajcie, adres jego znacie. Bo ile wiem, ludzie z ambasady chodzą do niego. W każdym razie ze strony polskiego kierownictwa nie będzie żadnych przeszkód. Jak chce, niech jedzie. Pojechał do Ciechocinka. Krążyły plotki, że w październiku 1956 roku, a więc w okresie napiętych stosunków Polski ze Związkiem Radzieckim, zadzwonił do Moskwy Chuen Lai i przestrzegł towarzyszy radzieckich, że nie zgadza się na interwencję w Polsce. Proszę pani, ja sobie dobrze zdawałem sprawę z tego, że jeżeli dojdzie do poważnego konfliktu w Polsce, to Związek Radziecki, mimo ciężkich komplikacji, nie będzie się w stosunku do nas wahał. Dlatego starałem się nie dopuścić do sytuacji kryzysowej, a równocześnie przeciwdziałać izolowaniu PZPR w ramach naszego socjalistycznego obozu. Szczególne znaczenie przywiązywaliśmy do dobrego informowania chińskiej partii, żeby w razie czego nie byli zaskoczeni, o naszej niezłomnej woli zachowania socjalistycznego kursu naszej narodowej i międzynarodowej polityki. Mając ten cel przed oczyma, poleciałem w końcu września na zjazd Komunistycznej Partii Chin. Mhm. I brzmi to jak paradoks, ale właśnie ten zjazd uchwalił program budownictwa socjalistycznego w oparciu o przyjaźń i współpracę ze Związkiem Radzieckim i krajami socjalistycznymi. Był ze mną Franek Jóźwiak, Oskar Lange i oczywiście nasz ambasador. Wiedziałem, że Franek zaraz poleci do swoich zaufanych, ale liczyłem, że tych paraboli, których używałem, albo nie chwyci, albo odczyta inaczej. Chyba się nie pomyliłem. W rozmowach z Mao, Liu Shaoqi, Chou Enlaiem i Chu Te starałem się zorientować chińskich towarzyszy w naszej trudnej sytuacji i naszych planach socjalistycznego przezwyciężania zjawisk kryzysowych. Oskar podtrzymywał mnie trafnymi uwagami. Franek z zachwytem patrzał na naszych chińskich rozmówców i na ogół milczał. Na szczęście? Tak, na szczęście, chociaż wiele by już nie zmienił. Jóźwiak, skądinąd mój przyjaciel więzienny, był człowiekiem po swojemu uczciwym, ale zapatrzonym tylko w jeden punkt w naszym świecie. Lepiej więc, że nie komentował poufnej informacji o zamiarach włączenia Gomułki do składu polskiego kierownictwa partyjnego. A Oskara Lange nie bał się pan? Nie, Oskar Lange dobrze rozumiał moje metafory, parabole. Łapał, w czym rzecz. Intencje też? Tak, ale te intencje trzeba było wyrazić. Rozmawiałem z całą czwórką, Mao, Chou Enlaiem, Chu Te i Liu Shaoqi. Sens moich wypowiedzi sprowadzał się do tego, że my chcemy w Polsce własne sprawy załatwiać sami. Między innymi wspomniałem też o tym, że chcemy wprowadzić do kierownictwa Gomułkę i w jakimś stopniu wyrównać krzywdy, które mu wyrządzono. Co powinno w konkretnej sytuacji wzmocnić i skonsolidować naszą partię. Chińscy towarzysze z dużą sympatią odnieśli się do naszych spraw i wyczuwałem, że osobiście do mnie mieli partyjne zaufanie. A rozmawialiście o grożącej nam interwencji? Ach, nie, skąd, przeciwnie. Podkreślałem nasz sojusz ze Związkiem Radzieckim, który powinien być sojuszem równego z równym, wolnego z wolnym, jeśli w ogóle można mówić o równości między mocarstwem światowym a nami. I przytaczałem Masnyka. Z żywymi naprzód iść, z uporem naprzód iść. Mówiłem też, żeby nasze stosunki były braterskie i cytowałem znowu, bo kto nie jest serca bratem, ten nie pozna duszy. To była jedna z tych parabol, rozumiem. Może pamięta pan inne?
Dokładnie pamiętam atmosferę. Ani na chwilę nie opuszcza nas ambasador radziecki w Pekinie i gdzie może przepycha się do mnie. Ja próbuję coś dać do zrozumienia towarzyszom chińskim. Z jednej strony mam Jóźwiaka. Z drugiej sojuszniczego ambasadora. Wydaje mi się, że towarzysze chińscy zaczynają chwytać sens moich wysiłków. Ale chyba niedostatecznie. Bo gdy już mieliśmy odlatywać i przyjechaliśmy na lotnisko, okazało się, że nasz samolot ma defekt. Widocznie towarzysze chińscy pomogli i mogliśmy jeszcze, czekając na naprawę, porozmawiać kilka godzin z Czute. A ambasadora nie było? Był, nasz. Tamten nie przewidział takiej sytuacji. Miałem koło siebie Oskara i Jóźwiaka. Wytłumaczyłem Czute, że w Polsce owszem występują nastroje antyradzieckie, co się przejawiło również w Poznaniu, ale to nie znaczy, że chcemy zerwania czy naruszenia sojuszu. Chcemy tylko, by Polacy byli w ramach ogólnej koncepcji socjalistycznej gospodarzami u siebie, jak i wy chcecie być u siebie. Tłumaczyłem też sprawę Gomułki, że jego oskarżenie o uczestnictwo w spisku międzynarodowym było niesłuszne, krzywdzące. Teraz odwołujemy te zarzuty, tym bardziej, że znamy już i rozumiemy po referacie Chruszczowa korzenie tego spisku. Mówiłem też, że jestem za tym, by Gomułkę włączyć do biura politycznego, mimo że on nie podtrzymuje swojej dawnej samokrytyki. Dla narodu jednak nie jest przecież najważniejsza dyskusja z takim czy innym odchyleniem. Bo dla narodu jest to język, jak mówią Niemcy, Partei Chinesisch. W rozmowie z Chińczykami oczywiście nie użyłem tego określenia. Zastąpiłem go chyba abrakadabrą. Dodałem jeszcze, że w podstawowych sprawach nasze poglądy z Gomułką są wspólne. W pewnym momencie chińscy towarzysze nam zarzucili, że za mało informujemy, jak żyją chińscy robotnicy i chłopi. Trzeba pisać, powiedzieli nam, jak jest im ciężko. Wy macie, cholera, tyle chleba, tyle mieszkań i przez to wy nie rozumiecie sytuacji Chińczyków. Dlaczego pan się śmieje? No bo to z ich strony było naiwne. Jak informować? Przecież nasz robotnik wiedział, jak żyją robotnicy w Niemczech, Francji, w Stanach Zjednoczonych, bo miliony Polaków są za granicą i zawsze swój byt porównują z lepiej usytuowanymi, a nie z gorzej. Nie przyjmując więc sugestii, by bardziej w Polsce spopularyzować chińską niedolę, liczyłem jednak, że w tej trudnej sytuacji Chińczycy nas poprą, bo ja mimo wszystko liczyłem się z groźbą interwencji. Takich numerów, jakie my wycięliśmy wtedy naszym przyjaciołom radzieckim, nikt im nie wyciął ani przedtem, ani potem. No, chociaż... Ale oni w tym momencie tego nie rozumieli. To, co robiłem, przynosiło także pożytek Związkowi Radzieckiemu, bo dla nich pójście na interwencję w Polsce byłoby ogromnym nieszczęściem. Nie chodzi o to, żeby przegrali. Sił mieli nawet za dużo, by wygrać, ale skutki, jakie by ta interwencja pociągnęła, byłyby tragiczne także dla nich. Czy domyślali się waszej gry? Trudno było się nie domyślać. Gorzej oni przypuszczali, że cholera, my może chcemy w ogóle zmienić front, a oni w tej Polsce tyle krwi przelali. 600 000 żołnierzy stracili i na nic. Zmiana frontu w Polsce to przecież zmiana frontu w Europie i świecie. Chciał pan więc źle dla Związku Radzieckiego? Nie, ale liczyłem, a w pewnym momencie i bałem się, że w głowach prawosławnych dogmatyków i badaczy tekstów partyjnych powstanie myśl, żeby problem z nami rozstrzygnąć nie przy pomocy teologicznych argumentów. Nam już przecież Mickiewicz poddawał taki tok rozumowania w rozmowie Nowosilcowa z księdzem. A znasz ty teologię? Słuchaj, teologu, a czyś ty słyszał o ruskim batogu? Musiałem więc te ich plany pokrzyżować. Skąd jednak pomysł z Chińczykami? A z kim miałem rozmawiać? Z Nowotnym? Ulbrichtem? Oni niewiele przecież rozumieli i niewiele mogli. Chociaż nie mogę powiedzieć, ten ostatni to nawet był dobrym komunistą i chciał zwycięstwa komunizmu. Ale pomyślunek mu szwankował, może jakieś zaszłości sklerotyczne? Słowa są niewskazane. Chiny to jest jednak pewien czynnik mimo wszystko samodzielny. Jestem przekonany, że przy wszystkich naszych argumentach, które swoją rolę odegrały, że do końca będziemy trzymać twardą postawę i się nie cofniemy, jestem przekonany, że gdyby Chiny w porę nie przysłały swego ostrzeżenia, do interwencji w Polsce by doszło i mogłaby pani kwiatki złożyć na moim grobie. Ale nie przyszłoby to pani zapewne do głowy. O nie, na pewno. Byłam dzieckiem. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, córuś. A w jakiej formie Chińczycy nam pomogli? Nie wiem. Wiem tyle, co powiedział nam Zhou Enlai, jak przyjechał w styczniu 1957 roku do Polski.
Powiedział, że oni wystąpili przeciwko propozycji radzieckiej, żeby interweniować w Polsce. I oświadczyli, że jeżeli nawet Polacy błądzą, czy się mylą, to muszą sami znaleźć rozwiązanie własnych kłopotów. Ale jak to oświadczyli? Zadzwonili, wysłali notę? Nie wiem. Wystarczyło w formie jak najbardziej delikatnej. W sprawach wielkiej wagi, gdy rewolwer już leży na stole, trzeba postępować bardzo delikatnie, by ten rewolwer sam nie zaczął strzelać. Jak się zachowały inne partie tak zwanych bratnich krajów? Córuś, na co ty liczysz? Inne partie oczywiście zgodziły się na interwencję, bo uznały za panią matką, że w Polsce zwyciężają siły kontrrewolucji. Tito też? Nie, Tito nie. A Węgry? Oczywiście, że tak. Ale przecież w węgierskim rządzie był Nagy. Ale na czele partii stał Gera. Rakoczy już odszedł, rozmawiałem z nim chyba jeszcze w sierpniu. Opowiadał o swoich procesach. Węgrzy nie mieli interweniować pod względem wojskowym. Interwencję załatwiliby przyjaciele radzieccy. Może na przyprzążkę wzięliby Czechosłowację, Niemców, Rumunów. Zresztą w tych wszystkich krajach działali doradcy i generałowie radzieccy. Nie miałem w stosunku do nich żadnych złudzeń, jakby się zachowali. Już potem powiedziałem premierowi Rumunii, no, zgodziliście się. Milczał. Pan się śmieje. No bo to była bardzo zabawna scena. Pił herbatę, przerwał, zaczął ją znowu mieszać i skorzystał z okazji, że ktoś wszedł i zmienił temat. Czy plan interwencji był już opracowany? Nie składali mi sprawozdań. Wiem, ale... Ale o tym, że czołgi były w ruchu, to pani przecież wie. Wiedziała cała Polska i cała opinia światowa i gdyby nie Chiny... Na co jednak liczyli Chińczycy? Trudno powiedzieć. Oni na pewno nas przeceniali. W styczniu 1957 roku przybyli do Polski Chou En-lai, potem Chu Te, a w 1960 roku, kiedy szykowali się już do rozłamu ze Związkiem Radzieckim, na spotkaniu partii komunistycznych w Moskwie, Chou wręcz oświadczył polskiej delegacji, że oni nam pomogli w 1956 roku. Więc teraz Polacy powinni im pomóc. Było to nierealne. Ani nie mogliśmy, ani nie chcieliśmy działać przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Polska Ludowa rozwijała swe siły i nadal się rozwija w sojuszu ze Związkiem Radzieckim. I sojuszu tego musimy dochować. Nasz sojusz nie powinien być jednak wspólnym marszem ojca z synem, który jest prowadzony za rękę. Nasz dumny naród nigdy nie zgodzi się z taką sytuacją. Polacy są silnie uczuleni, czasem przeczuleni w sprawach dotyczących honoru narodowego i poszanowania godności naszego kraju. Niektórzy nasi radzieccy przyjaciele nie doceniali tych imponderabiliów i niesłusznie gotowi byli uważać je za drobiazgi. Dla kogo drobiazgi, dla kogo nie. A inni członkowie biura politycznego doceniali? Różnie bywało. Niektórzy uważali, że trzeba powtarzać, co powie pani matka. Czy takie rozmowy jak z Chińczykami prowadziliście także z innymi państwami? Nie, nie było potrzeby. We wrześniu 1956 roku wystarczyły Chiny. Wiem jednak, że w sierpniu pojechała do Jugosławii delegacja sejmowa. Tylko nawiązywać miłość? Można to tak nazwać. Nawiązywać normalne stosunki, które w poprzednich latach były zawieszone. Lepiej poznać się wzajemnie. Unikano jednak wszelkich akcentów antyradzieckich. I z Tito pan się nie widział? Wtedy nie. Widziałem się z nim dopiero w 1957 roku i w latach późniejszych. Wiem, że Rapacki rozmawiał z ambasadorem jugosłowiańskim w Polsce. Oczywiście omawiali również naszą ówczesną sytuację, ale na Jugosłowian w tym czasie nie liczyliśmy. Powiedział pan, czołgi były w ruchu. Czy podejrzewał pan, że ktoś szykuje zamach stanu, jakby te operacje nazwali Europejczycy? Nie miałem konkretnych dowodów, że szykuje się, jak pani nazywa, zamach. I przygotowywane są listy proskrypcyjne, chociaż można było rejestrować różne niepokojące symptomy. Towarzysz Rokosowski natarczywie domagał się wszczęcia energicznych kroków przeciw rozwydrzonej prasie i nawet w pewnym momencie zaczął bić pięścią w stół. Musiałem mu powiedzieć, że to nie odprawa dla wojskowych, tylko posiedzenie biura politycznego i nie ma tutaj ludzi płochliwych, którzy dadzą się zastraszyć. Swoje pięści zachowajcie na lepszą okazję. Przyszedł potem do mnie przepraszać. Tłumaczył, że wiele razy był ranny i uniósł się, bo czasem nerwy go zawodzą. Powiedziałem mu, wysoko cenimy, towarzyszu marszałku, wasz historyczny wkład w wyzwolenie ziem polskich i rozgromienie hitleryzmu, ale węzłowe decyzje musimy zostawić biuru politycznemu. I zabierajcie głos jako członek tego biura na równych prawach z innymi członkami kierownictwa.
Marszałek był wybitnym wojskowym i realnie oceniał, jaki jest prawdziwy układ sił. Co możemy, a czego nie możemy. W kraju wytwarzała się jednak sytuacja, która szczególnie dla niego była trudna i dramatyczna. Co mogliście? Podobno rozmawiał pan na ten temat z generałem Komarem. W porozumieniu z ówczesnym przewodniczącym Rady Państwa rozmawiałem z generałem Komarem, dowódcą wojsk wewnętrznych. Zatwierdziłem jego plan rozlokowania jednostek KBW w gotowości do ewentualnego działania, aby nie powtórzyła się sytuacja poznańska, gdzie nawet nie mogliśmy ani jednej kompanii KBW posłać na odsiecz atakowanym zbrojnie funkcjonariuszom UB i musieliśmy przekazać sprawę Ministerstwu Obrony Narodowej. Poleciłem także towarzyszowi Alsterowi, aby wspólnie z generałem Komarem przygotowali rozkaz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o postawieniu KBW w stan gotowości. Na temat tego rozkazu krążyły potem najrozmaitsze mity, których nie chcę komentować. Nasz niepokój budziły informacje o nastrojach części kadry oficerskiej w naszych siłach zbrojnych. Zaleciliśmy wzmożenie pracy politycznej, zwłaszcza wśród młodszych oficerów, którzy często ulegali nastrojom nacjonalistycznym. Mogło dojść do starcia? Uważałem, że przyniesie to nam katastrofę, ogromne nieszczęście. Ale nie wolno mi było pozbyć się i tego atutu, żeby móc w każdej chwili w rozmowie z towarzyszami radzieckimi powiedzieć im: to do tego chcecie doprowadzić, o to wam chodzi? Przecież my tylko załatwiamy swoje sprawy wewnętrzne. Gorzej, lepiej, ale załatwiamy. I do głowy nam nie przychodzi to, co wam, by coś wam narzucić albo pytać was, co chcecie robić. Gra oczywiście była bardzo trudna i cienka. Chruszczow się jej domyślał, dlatego więc krzyczał na lotnisku, jak przyleciał do Warszawy w trakcie 8 plenum: my wiemy, kto tu jest wrogiem Związku Radzieckiego. W sumie poszło mniej więcej tak, jak przewidywałem. Wstrząs jednak przeżyli duży. A Rokossowski się domyślał? Nie. Rokossowski był znakomitym wojskowym, ale znacznie słabszym politykiem. Przyszedł do mnie w pierwszych dniach października i przyznał, że widzi osłabienie swojego autorytetu w armii, a w niektórych jednostkach zauważa przejawy rozkładu dyscypliny. Nie jest także pewny, czy każdy dowódca wielkiej jednostki znajdzie posłuch w kryzysowej sytuacji. Napięcie w kraju rosło i mogło grozić niekontrolowanym wybuchem. Krążyły plotki, że w październiku Stefan Staszewski, pierwszy sekretarz Komitetu Warszawskiego, rozdawał broń robotnikom. No, pan się śmieje. Bo niby skąd miał on brać tę broń? No, nie wiem. Plotki. Oczywiście nie mogliśmy wykluczyć odosobnionych wystąpień awanturniczych. Na przykład z butelkami wypełnionymi benzyną. Nie mogłem wykluczyć możliwości zaatakowania siedziby Komitetu Centralnego czy rządu. Przyszedł Rokossowski i uzgodniliśmy, że musimy być w pełni zabezpieczeni i niektóre jednostki specjalne zostaną rozlokowane w miejscach, które mogłyby okazać się newralgicznymi. I niektóre stanęły nad Bzurą. Tam się zatrzymały. Zatrzymały się zresztą na rozkaz radziecki. Przecież na czele tych jednostek stali obywatele radzieccy, uczciwi ludzie, dobrzy komuniści. Ale gdyby przyszło im wybierać, to prawdopodobnie posłuchaliby nie nas. Wojska radzieckie ruszyły też z koszar. Po co? Żeby nas straszyć? Tak. A jak straszyli jeszcze? Pisali listy? Nie, jak piszą, córuś, to nie jest źle. Do mnie przychodził ambasador radziecki względnie... Nie chcę. Pan się śmieje. Nie chcę na ten temat mówić. W każdym razie ja lojalnie ich informowałem, jakie ich zbawienne rady muszę odrzucić. Jakie? Proszę pani, ludzie z ambasady mieli do mnie wiele pretensji, bo oni przecież wysyłali najpierw raporty do Moskwy, a potem musieli treść tych raportów jakoś przystosowywać do sytuacji polskiej. Ponomarienko więc bronił własnej skóry, donosząc wprost albo aluzjami, że tu rządzą oportuniści. Albo ludzie wchodzący na drogę oportunistyczną. Powoływał się na różne artykuły w prasie, bo prasa wtedy rozpuściła swoje jęzory i występowała słusznie i niesłusznie, ale zawsze buńczucznie. Bez zrozumienia sytuacji, w jakiej jest kraj. I nie można było im wytłumaczyć, że lepiej przemilczeć, bo takim pisaniem przyjaciół się tylko rozdrażnia i daje im dowody, że w Polsce wybuchła lub lada moment wybuchnie kontrrewolucja. W ambasadzie przecież pilnie studiowano prasę i wybierano co lepsze cytaty. Druga sprawa, która mnie niepokoiła, to były skutki amnestii dla więźniów politycznych.
Wiedziałem, że jest potrzebna, ale wiązało się z nią duże ryzyko, bo przypuszczałem, że większość po wyjściu natychmiast zacznie rozrabiać. Przecież byli to ludzie, którzy przedtem walczyli z rzeczywistością, byli związani z działalnością zbrojnego podziemia i nie szli do nas z goździkami, ale z automatami i zabijali naszych ludzi. Wprawdzie najaktywniejsi zginęli, czy to w walce, czy z wyroku sądu, ale większość żyła, uważała się za niewinnych, a nawet za bohaterów. Trzeba było jednak to ryzyko podjąć i w interesie pojednania narodowego zwolnić ich. Oczywiście rozrabiali. Niepohamowane wypowiedzi wczorajszych winowców i części naszej prasy musiały niepokoić naszych radzieckich przyjaciół. W czasie trwania 8. plenum przyleciał do Warszawy Chruszczow bez zaproszenia. Trzeba było otworzyć plenum i jechać na lotnisko. A wcześniej chyba jednak było jakieś zawiadomienie. Zadzwonił do mnie ambasador radziecki Ponomarienko w nocy. Chciał w przeddzień plenum, byśmy je odłożyli. Zwołane przeze mnie natychmiast biuro polityczne zatwierdziło moją decyzję odbycia plenum. Poinformowałem ambasadora o wnioskach, które chcemy na nim postawić. Nie wdając się w żadne szczegóły, ale wspominając, że biuro polityczne postanowiło na plenum wysunąć Gomułkę, na pierwszego sekretarza. Potem jeszcze raz dzwonili, bym odwołał plenum i zapowiedzieli przyjazd. Nieodwołany, więc przylecieli. Wyjechałem na lotnisko. Cyrankiewicz był ze mną, Gomułka, Zawadzki, chyba Zambrowski i ktoś jeszcze. W pierwszej grupie przyleciał Mołotow i Mikojan, chyba też Kaganowicz. Wszyscy dość spokojni. Zamieniliśmy parę słów, a w kilkanaście minut później przyleciał Chruszczow. Ledwo wysiadł, zaczął ostentacyjnie z daleka wygrażać nam pięścią. Podszedł do generałów radzieckich, których stał cały rząd i z nimi najpierw się witał. Potem dopiero podszedł do nas i znowu zaczął mi wywijać pięścią pod nosem. Był to oczywiście afront skierowany nie tylko do mnie, ale do całej polskiej partii. Obok stała spora grupa ludzi, kilkudziesięciu szoferów, funkcjonariuszy bezpieczeństwa, radzieccy wojskowi, członkowie polskiego kierownictwa. Jasne było, że ten incydent stanie się publiczną tajemnicą. Musiałem więc zwrócić naszemu wysokiemu gościowi uwagę. Powiedziałem, my jesteśmy gospodarzami w polskiej stolicy. Nie ma potrzeby robić spektaklu na lotnisku. Jedziemy do Belwederu, gdzie normalnie przyjmujemy naszych gości. W Belwederze oświadczyłem mu, że nie odwołamy plenum. Siedziałem sporo lat w więzieniach, nie boję się żadnego więzienia i w ogóle niczym mnie nie zastraszą. My odpowiadamy za swój kraj i robimy to, co uważamy za stosowne, bo to są nasze wewnętrzne sprawy. Nie robimy niczego, co by zagrażało interesom naszych sojuszników, a zwłaszcza interesom Związku Radzieckiego. Mikojan próbował na mnie wpływać przyjacielskimi argumentami. Jakimi konkretnie? No, że oni przyjechali jako przyjaciele, nie wrogowie. Ale powiedziałem mu, że my takich metod wobec przyjaciół nie stosujemy. Nie cofniemy się, plenum nie odwołamy. I o sprawach polskich będzie decydować nasz komitet centralny. Czym Chruszczow groził? Interwencją oczywiście. Dywizje radzieckie były w marszu. Chruszczow jeszcze próbował krzyczeć. My rozbieromsa, kto wrak sowieckiego sojuza. Gomułka odezwał się. Ochab wrak. Jak Gomułka wrak. Znowu zaczynacie tak jak przedtem. Wtedy Chruszczow do niego. My was prywiestwujem. My do was nic nie mamy. My was witamy. Ale on, Chruszczow wskazał na mnie. On z nami tego nie uzgodnił. Zapytałem Chruszczowa. Chyba Mikojan stał koło mnie. A wy to uzgadniacie z nami? Jaki macie skład biura politycznego czy komitetu centralnego? Chruszczow się zaśmiał. No sztowy. Skończyła się jednak na ten temat dyskusja. Wtedy rozpoczęliśmy rozmowy, trudne, gorzkie, bardziej szczegółowe. Są z nich protokoły, nad którymi będą ślęczyć historycy. Nie będę ich komentować. Powiem tylko, że dziad swoje, baba swoje. Siedzieliście całą noc? Niezupełnie, bo była przerwa. Potem odbyła się część plenum. Odroczyliśmy je i dalej rozmawialiśmy. Ja na ogół trafnie przewidywałem, jaki będą miały faktyczny przebieg te rozmowy. Nie bał się pan? Wielu członków Komitetu Centralnego nie nocowało wtedy w domu, bojąc się aresztowań. Rzeczywiście były takie fakty. Kłosiewicz później 9 listopada powiedział w Sejmie, że przygotowana była lista 700 nazwisk i opracowaniem jej obciążył grupę Puławską.
Nie wiem, czy to grupa Puławska opracowywała, czy Natolińska, ale plotki krążyły. Moje nazwisko było tam na pierwszym miejscu. Czy były to jednak tylko plotki? Mówię, że plotki krążyły. Nie wiem, czy opracowano jakieś warianty rozprawienia się z nami na wypadek interwencji. Oczywiście, że sytuacja była niepewna. Posuwały się radzieckie dywizje na Warszawę prawdopodobnie, więc niektórzy pasażerowie z ambasady w bezpieczeństwie i w wojsku mieli swoje dyrektywy. Więc być może były jakieś listy, kogo aresztować. Nie chciałem się tym zajmować. Już po 8 plenum powiedziałem Gomułce, żeby tę sprawę wyjaśnił. To była moim zdaniem sprawa Rokossowskiego i tych, którzy mieli kontakt z ambasadą radziecką. A byli tacy, co nie mieli? Jedna sprawa to oficjalne kontakty, a druga to przyjmowanie poleceń. Wiedziałem, że całe te listy są bez znaczenia, że wszystko to palcem na wodzie pisane. Podstawowe sprawy rozstrzygają się gdzie indziej. W Czechosłowacji w 1968 roku wywieziono całe kierownictwo. Ja wiem, jak było w Czechosłowacji, ale w Polsce sytuacja była inna. Najbardziej jaskrawo było to widać w wystąpieniach Rokossowskiego, który jako polityk mówił raczej to, co miał na sercu. Przyjaciele radzieccy w gruncie rzeczy lansowali na stanowisko pierwszego sekretarza Gomułkę. Dlaczego? Normalnie przecież pierwszych sekretarzy w krajach garnizonowych, a zwłaszcza tych, którzy stają koniem... Usuwa się. Nie. Gra się na drugim fortepianie. Żeby mieć te inne alternatywy. Normalnie przecież w takiej sytuacji ten pierwszy sekretarz musi się zacząć bronić. Bronić swego stanowiska, czy mówiąc w cudzysłowie posady. Ja akurat do takich nie należałem. Piłem ten kielich goryczy, bo uważałem, że ktoś musi, ale wcale mi na stanowisku nie zależało. Uważałem zresztą, że może lepiej by pełnili te funkcje towarzysze mniej wrażliwi, trzymający mniej różnych spornych spraw z towarzyszami radzieckimi w przeszłości. Tym innym fortepianem mógł być więc Gomułka. Jasne, Chruszczow w pewnym momencie powiedział do niego: my was przywiestwujem. Oni widać uważali, że Gomułka zrobi porządek w kraju i trzeba na niego postawić. I zrobił, aż miło. Oni zresztą liczyli na więcej, myśleli, że mnie się przedstawi jako tego, który walczy z nimi, podważa ich rację, ma dwa oblicza i naród się ode mnie odwróci, a Gomułka będzie ich słuchać. Gomułka ani nie chciał, ani nawet nie mógł. Zresztą wykazał wtedy w tych trudnych rozmowach dużo hartu i charakteru. Dlaczego jednak oddał pan władzę Gomułce? Dalej nie rozumiem. Nie oddawałem. Podporządkowałem się woli większości w biurze politycznym. Oddawałem ją z ciężkim sercem, bo znałem Gomułkę, a wiedziałem także, że w warunkach, w jakich władzę przejmował, zabrzmią fanfary, że oto jest ten zbawca Polski, co będzie poniżeniem całej partii. Miałem do wyboru albo postawić sprawę wyboru Gomułki na pierwszego sekretarza na forum Komitetu Centralnego i wystąpić przeciw, co by grało właściwie tak jakby pod hasła czy sugestie interwentów, albo podporządkować się większości biura politycznego. Nie rozumiem. W Komitecie Centralnym miał pan przecież większość i wybory by pan wygrał. Ale doszłoby do rozłamu w partii. A kiedy jest rozłam, to jest inna rozmowa. Jaka? Interwencja. My jej uniknęliśmy. Uniknęliśmy najgorszego i mimo głębokiego kryzysu partia nie została rozbita. Nie potrafili tego uniknąć Węgrzy wtedy, Czesi potem. Dlatego wybrałem drugie rozwiązanie, które na pewno popierało miliony ludzi, a więc przekazałem władzę Gomułce w pokojowych warunkach, zgodnie z wolą KC. Gomułka nieźle zaczął. Załatwił rekompensaty za polski węgiel wywożony w latach poprzednich. Sprawę rekompensat postawiłem już wcześniej w rozmowie z Mikojanem w lipcu czy w sierpniu. Mikojan przedstawił mi wtedy świstek papieru, takie rozliczenie, z którego wynikało, że oni płacili nam więcej niż nam się należało. Gomułce udało się rekompensatę załatwić w zupełnie innej sytuacji i na początek otrzymał pewne fory. Szkoda, że później nie wyciągnął najważniejszego wniosku. Że nie wolno nam zejść z drogi demokracji. On obawiał się bowiem, że demokratyzacją otwiera się drzwi wrogim elementom. A pan nie? Uważałem, że trzeba podjąć to ryzyko. I dlatego proponowałem zmiany w ordynacji wyborczej. Skromne, ale zawsze choć ćwierć kroczku byśmy zrobili. W 1957 roku była, zdaje się, taka szansa. Przyjęto zwiększyć liczbę kandydatów, nie bać się skreśleń, wprowadzić rzeczywistą tajność wyborów. No ale nasz nowy koryfeusz przestraszył się.
i najpierw ze swoimi patetycznymi apelami zwrócił się do społeczeństwa o nieskreślanie żadnych kandydatów z list wyborczych, bo od tego zależy niepodległość Polski. A potem stopniowo ograniczał liczbę kandydatów, aż doszło do tego, iż powstał niemy Sejm mianowańców, gdzie ogłoszenie listy kandydatów faktycznie przesądzało o wyniku wyborów. Mówiłem Gomułce, nawet po przejściu do Rady Państwa, poszedłem tam wbrew mej woli. Mówiłem, nie możemy iść z takimi wyborami jak poprzednio. Trzeba szukać rozwiązania w ramach Frontu Jedności Narodu w głosowaniu na listy. Wcześniej rozmawiałem z Adamem Rapackim. Mówiłem, powinniśmy iść do głosowania na listy. PZPR przedstawia swoją, ZSL swoją i SD swoją w ramach ogólnego Frontu Jedności Narodu i ewentualnie jeszcze można dopuścić listę bezpartyjnych, na którą Komitet Frontu Jedności zgłaszałby ludzi kultury i sztuki. Wprawdzie byłaby to jeszcze nie za bardzo szeroka demokracja, ale zawsze jakiś postęp. I jak Gomułka to przyjął? Że nie może sobie na to pozwolić. Za wielki luksus. Wróg się zmobilizuje. Przecież ja dobrze wiem, jak wróg będzie działał. Dlatego musimy się jakoś obwarować, najlepiej poprzez ten Front Jedności Narodu. Mówiłem, trzeba podjąć to ryzyko. A dlaczego od razu ryzyko? Bo nasza partia, Curuś, zarówno ze względów historycznych, jak i popełnionych błędów oraz z uwagi na szereg obciążeń natury międzynarodowej, wcale nie miała gwarancji, że za nią pójdzie większość. Wzrost jej szeregów też był bardzo różny w różnych okresach. Ale Gomułka uważał, że kilka list wyborczych to otwieranie drogi wrogim elementom. Z perspektywy lat jasno widać, że chciał rządzić autokratycznie. Miłe to było sercom niektórych panów, także poza Polską. I na tym tle wywiązała się między nimi a Gomułką pewna wspólnota interesów. Kiedy jednak zobaczyli, jaki wywołał on swoim postępowaniem wstrząs w narodzie i przyszło im wybierać, oddali Gomułkę. Zresztą bardzo słusznie, choć lepiej byłoby dla partii, gdyby ona sama wcześniej usunęła tych, którzy chcieli rządzić autokratycznie. Były chyba szanse w 1968 roku. Nie było. Zamiast mówić o podstawowych problemach tego kraju, Gomułka zaczął szukać już rok wcześniej ONR-owskich hasełek i krzyczeć, że Polsce zagraża syjonizm. Piąta kolumna i on nie dopuści. Mówi pan o przemówieniu Gomułki wygłoszonym na Kongresie Związków Zawodowych w kilka dni po czerwcowej wojnie izraelsko-arabskiej w 1967 roku, tak? Tak. Gomułka zaskoczył swoimi tezami także członków biura politycznego. Powiedziałbym mu potem. Wy nie mieliście prawa występować z taką tezą. Nie mieliście prawa bez zgody biura politycznego. A on zaczął się tłumaczyć, że pracował do późnej nocy sam, bez niczyjej pomocy. Takie gadanie. Wtedy było już dla mnie jasne, że klamka zapadła i wcale nie tylko o sformułowania chodzi. Ale wtedy miał pan większość w biurze politycznym. Mógł pan zaprotestować. Nie miałem. Nie miałem też większości w KC. Gdybym miał, wystąpiłbym publicznie na plenum KC z pełniejszą oceną zjawiska. Nie byłbym oczywiście sam, wystąpiłoby jeszcze kilkunastu towarzyszy i oczywiście bylibyśmy pokonani, zakrzyczani, poddani represjom i byśmy przegrali. Oni zaś wyszliby z tym na zewnątrz, do tej naszej klasy robotniczej, której większość stanowili wczorajsi wychodźcy ze wsi. Może jeszcze nie opierzeni, jeszcze nie z pazurami, więc daliby się nabrać na głoszoną argumentację, dlaczego jest źle, dlaczego są kłopoty. Albo Żydzi rządzą, albo Sowiety wszystko zabierają. Trzeba było coś zdecydować. Ja już wiedziałem, że w tej zabawie udział brać nie będę. Ale Adamowi, mówię o Rapackim, radziłem, by raczej zacisnął zęby i dalej ciągnął ten wózek. Ale on powiedział, to jest ponad moje siły. To samo radziłem Wojasowi i Wierbłowskiemu, ale też nie posłuchali. Ja nie rozumiem. Przecież ten naród nie jest taki głupi. Może by zrozumiał wasze racje. To jest mądry naród, Curuś. Ale miał przecież knebel w ustach. Dalej nie rozumiem. Dlaczego jednak pan nie wystąpił publicznie? Przecież powiedziałem pani. Mogłem wystąpić na plenum KC. Swoje przemówienie odpowiednio bym musiał ubrać, stuszować. Nie miałbym większości, a więc bym przegrał. Natomiast naraziłbym kilkunastu albo kilkudziesięciu towarzyszy. A oni i tak polecieli. To jest inna sprawa, zresztą też nie wszyscy. Sporo ludzi uczciwych zostało. A dalej historia potoczyła się tak, jak potoczyła. Dla mnie w 1968 roku było już jasne, że to musi się załamać. Doszło do wystąpień studenckich. Wplątane były w nie wprawdzie różne nurty, ale był to jednak wyraz niezadowolenia setek tysięcy ludzi.
I ta młodzież to nie była przecież żadna burżuazja, kontrrewolucjoniści czy faszyści. Dlatego zjawisko wymagało poważnego zastanowienia się nad naszymi błędami, poważnej rozmowy. Oczywiście, pałkami można złamać i pokonać. Ale z tych kilkudziesięciu tysięcy studentów, którzy wtedy protestowali, większość na wiele lat zachowała głęboki uraz i pogardę dla takiej rozprawy. Do bagna stoczyła się tylko najbardziej zdemoralizowana lub podatna na zdemoralizowanie część studentów-awanturników. Ci oczywiście powiedzieli sobie, nie będziemy podskakiwać, będziemy robić kariery przy tych, co mają pałki i będziemy podtrzymywać tę dziką hecę antysemicką, jaką wówczas rozpętano. Byłem zdecydowanie przeciwny tej hecy. Uważałem, że partia pod żadnym warunkiem nie może jej tolerować, a tym bardziej firmować, bo na dłuższą perspektywę wyrządzi to jej ogromną szkodę. Uważałem, że trzeba przeciąć ją i dlatego wysłałem list, nie do KC, ale do biura politycznego i sekretariatu KC, że rezygnuję z wszystkich funkcji partyjnych i państwowych. Napisałem, jako Polak i komunista protestuję z najgłębszym oburzeniem przeciw hecy antysemickiej organizowanej w Polsce przez różne ciemne siły, wczorajszych ONR-owców i ich dzisiejszych możnych protektorów. W sytuacji, jaka wytworzyła się w naszej partii, jestem zmuszony nadać swemu protestowi formę rezygnacji z mandatu członka Biura Politycznego i Komitetu Centralnego PZPR. Równocześnie składam pisemną rezygnację ze stanowiska przewodniczącego Rady Państwa oraz przewodniczącego OKFJN. Towarzysze razili mi porozmawiać z Gomułką, coś mu wytłumaczyć. Wiedziałem, że ta rozmowa nic nie da i do niczego nie doprowadzi, ale mimo wszystko zgodziłem się. Były to zbyt przecież poważne sprawy, by je zostawiać bez odpowiedzi. Pojechałem do KC. Gomułka był wyjątkowo spokojny, opanowany. Chyba zdawał sobie sprawę, przynajmniej w jakimś stopniu, że ta heca antysemicka jest skierowana także przeciwko niemu. Powiedział mi, że naszej sytuacji nie można rozpatrywać w oderwaniu od sytuacji europejskiej, że są poważne przygotowania kontrrewolucyjne w Czechosłowacji, podobne do tych z 1956 roku na Węgrzech. Powiedziałem mu, nie znam takich faktów. Wtedy on, że ma materiały, doniesienia Gierka z jego rozmów z Indrą i Bilakiem. Wtedy ja, no cóż, mogę się z tymi materiałami zapoznać, ale sytuacja w kraju jest dla mnie jasna i to, co napisałem, że robi się antysemicką hecę, nikomu niepotrzebną, w której nie wezmę udziału, podtrzymuję. I Gomułka mnie wtedy poprosił, bym wstrzymał się jeszcze z rezygnacją ze stanowisk. Powiedziałem, mogę się z tym zgodzić i odłożyć sprawę na kilkanaście dni. Traktujcie więc moje pismo jako oświadczenie, od którego nie odstąpię. I dlatego do Sejmu napisał pan z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, co poważnie ogranicza możliwości mojej pracy jako przewodniczącego Rady Państwa PRL, proszę Wysoki Sejm o zwolnienie z tego stanowiska. Edward Ochab, tak? Zgodziłem się, bo nie mogłem przecież podsycać oporu studentów. I jeszcze liczyłem, że kierownictwo partyjne będzie w końcu z nimi rozmawiać, ale nie. Zarozumialcy w biurze politycznym widać doszli do wniosku, że wystarczą policyjne represje, relegowanie ze studiów i ten haniebny krzyk w naszej prasie pod nagłówkami proletariusze wszystkich krajów łączcie się, który miał podreperować samopoczucie autokraty i faktycznie szykować drogę Moczarowi. Moczar chciał być pierwszym sekretarzem? To może nie, ale na pewno chciał być pierwszym po pierwszym sekretarzu. Chciałby Gomułka firmował wszystko formalnie, a on by faktycznie wszystkim kierował. Tak, aby mu rola odpowiadała. Stąd całe jego zaangażowanie w akcję policyjną. Właściwie kierowanie. Kierował nie sam. Kraj znał przecież tych superpatriotów. Kępa, Olszowski, Gierek na Śląsku, Kruczek w Rzeszowie. W mniejszym stopniu Kociołek. Ta cała mafia trzyma się do dzisiaj. Może pewne jej grupy się już odłupały, czy zostały zmienione, ale dalej się trzyma. Oni trzymają bezpieczeństwo. Wszystko to wtedy powiedziałem Gomułce. Przy tej rozmowie obecny był Kliszko i Cyrankiewicz. Powiedziałem, akcją kieruje Moczar i bezpieczeństwo. Po to, by przygotować posady dla swoich agentów i swego wywiadu. Swego? To nie ma znaczenia, bo przecież wiadomo, że my pomagamy radzieckiemu.
choć on ma różne interesy, dobre i złe. Najczęściej spotykaliśmy się ze złymi, awanturniczymi. Nie wiem, po co my się w to wtedy pchaliśmy. Moczar i bezpieczeństwo wystąpili przeciwko źle urodzonym, których obliczało się wtedy w Polsce na 25-30 tysięcy, a teraz chyba na 5 tysięcy, bo resztę wypędzono. Powiedziałem im wtedy, wypędzacie naszymi pałkami młodzież nieraz zdolną, traktujecie ją jak podludzi. Żadna szanująca się partia nie powinna do tego dopuścić. Nie można mówić o chuliganach, nawet jeśli były jakieś chuligańskie wystąpienia, bo w proteście biorą udział dziesiątki tysięcy aktywnej młodzieży i z nią trzeba przeprowadzić polityczne rozmowy, a nie stosować policyjne załatwianie. Nic to nie pomogło. Opluto ludzi ze znaku, którzy choć kierowali się innymi intencjami i podtekstami, ale słusznie i odważnie wystąpili w obronie naszej młodzieży. Żal mi ich było, jak widziałem w Sejmie Mazowieckiego, Stommę, Zawiejskiego. Byli dosłownie zaszczuwani. I od paradoks. Ale komuniści znaleźli się obok czarnej reakcji. Pamiętam przemówienie Gomułki z 19 marca 1968 roku. Kto je napisał? Gomułka. Zebrało się biuro polityczne, za godzinę czy półtorej miała się odbyć konferencja aktywu warszawskiego. Chcieliśmy przeczytać tekst wystąpienia Gomułki, ale podobno nie był jeszcze gotów. Podrzucano nam więc co jakiś czas po kilka kartek. Ostatnie w ogóle do nas nie dotarły, a sala kongresowa była już odpowiednio przygotowana, jak na zebranie onerowskie. Krzyczano Mietek, Igierek. Nasza szanowna inteligencja milczała. Świątobliwi przedstawiciele kościoła też się nie odezwali. Dla mnie było więc już jasne, że wszelkie rozmowy są bezcelowe i nie ze mną ta zabawa. Adam Rapacki próbował jeszcze pisać jakieś memoriały do kierownictwa po interwencji w Czechosłowacji, w których wykładał, co myśli. Ale to ich tylko rozzuchwalało. Uważałem to za bezcelowe. A do czego Gomułce potrzebny był syjonizm? Do gry politycznej? On miał takiego nacjonalistycznego zeza, po prostu. Zresztą nigdy przedtem nie podejrzewałem go, że on posunie się aż do antysemickiej hecy. Nie można jednak Gomułki oceniać jednolicie negatywnie. Nie można go oceniać tylko na podstawie zezów antysemickich, autokratycznych zapędów czy jego szaleństw, które moim zdaniem były chorobą. Cezaren van Zin, czyli manią wielkości i manią prześladowczą. Ona wyrasta w ciężkich warunkach, w jakich rozwijają się nasze rządy. Gomułka zrobił też w tym kraju dużo dobrego. Przypuszczam, że kiedyś historia sprawiedliwie go oceni. Bo go z historii nikt nie wymarzy. Pana też nie. Stąd ostatnie pytanie. Czy ma pan na sumieniu jakiś błąd? W swojej działalności politycznej starałem się zawsze kierować zasadami teorii marksizmu i nie zapominać o dobrych i złych doświadczeniach polskiego ruchu robotniczego, aby iść naprzód i uniknąć błędów zasadniczych, kierunkowych. A w codziennej praktyce swej ponad półwiekowej pracy w szeregach ruchu komunistycznego różnych codziennych błędów było i musiało być niemało. Mogę jednak spokojnie umierać i będę mógł, w sensie metaforycznym, bo jestem ateistą i nie wierzę w życie pozagrobowe, spokojnie patrzeć w oczy poległych towarzyszy komunistów i wszystkich braci żołnierzy, którzy przelewali krew w walce o wolną, ludową Polskę. Spotkamy się na kartach historii. My wszyscy, którzy rzetelnie, mężnie i owocnie walczyli o niepodległość narodu, władzę robotników i chłopów, o nowe, socjalistyczne społeczeństwo w Polsce i na całym świecie. Maj, październik 1981 roku.